Bestiariusz. Bestia. Bestia z Beauclair. Świadkowie ataków potwora zawsze mają kłopot z opisaniem danego monstrum. Potwory są szybkie, często atakują w nocy, zaś sami świadkowie są wówczas przerażeni i z reguły zajęci ucieczką. Zazwyczaj wiedźmin nie wie, z jakim stworzeniem będzie miał do czynienia, dopóki nie znajdzie jego śladów i samemu tego nie ustali. Nie inaczej było z tą bestią, która nękała Beauclair. Geralt wiedział, że w mieście giną ludzie, że potwór jest nieuchwytny i diabelnie sprytny. Wszystko poza tym było wytworem fantazji, karmionej strachem wywołanym przez groźnego drapieżca. Ostatecznie okazało się, że bestia jest wampirem wyższym, a więc jednym z najgroźniejszych przeciwników, z jakimi można mieć do czynienia. Wampiry wyższe są nadludzko silne i szybkie. Potrafią stawać się niewidzialne, a na dodatek każdy z nich dysponuje swoimi indywidualnymi zdolnościami, które wykształcił przez setki lat egzystencji. Gdy Geralt zorientował się, z czym będzie miał do czynienia, zaklął szpetnie i pomyślał, że plotki na temat bestii wcale nie były przesadzone. Dzik. Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz zmyka. Janne z Brzechwowa, poeta. Potwór leśny, zły i dziki. Do dziś w niektórych wioskach na obrzeżach Haedwen panuje przekonanie, że jego przysmakiem są dziewice, lecz prawda jest taka, że zwykle zadowala się warzywami, nierzadko samą marchewką. Zwierzę ze względu na swoją krępą budowę ciała i ostre kły ma wielki potencjał batalistyczno-dywersyjny. Matka natura dała mu zestaw dwóch par kłów, górne fajki i dolne szable, dzięki którym sieje postrach wśród ludzi i innych mieszkańców lasu. Dzik ma także twardy ryj, czyli gwizd, lecz nie potrafi nim gwizdać. Ludowe podania wskazują, że wszystkie dziki mają oto do natury wielką pretensję, której wyraz dają rozwalając płoty i wyżerając ziemniaki. Najłatwiej rozpoznać dzika po charakterystycznym chrumkaniu, brzmiącym jak czego? Zwykle występują w niewielkich stadach po 3 do 5 osobników. Niedźwiedź. Znasz tę przyśpiewkę? Stary niedźwiedź mocno śpi? W życiu większej bzdury nie słyszałem. Niedźwiedzia potrafi zbudzić byle szmer. I jest wtedy mocno wkurwiony. Jachna Oldak, łowczy królewski. Niedźwiedzie są wszystkożerne, to zaś oznacza, że poza jagódkami, korzonkami i łososiami jedzą też czasem i ludzi. Ofiarą niedźwiedzi padają zwykle podróżnicy, którzy nieświadomi zagrożenia zapuszczają się na ich terytorium, oraz myśliwi, dla których powalenie tego zwierzęcia stanowi często życiową ambicję. Niedźwiedzie dzielą się na kilka podgatunków – czarne, polarne i jaskiniowe, które różnią się nie tylko umaszczeniem, ale też rozmiarem i siłą. Wszystkie jednak mają jedną cechę wspólną – są niezwykle groźne. Niedźwiedzie można spotkać z dala od siedzib ludzkich, w wysokich partiach gór, bądź głęboko w lasach. Są zwierzętami samotniczymi. I dobrze, bo pokonanie pojedynczego osobnika jest wyzwaniem nawet dla doświadczonego wiedźmina. Starcie z niedźwiedziem należy unikać. Jeśli jednak do niego dojdzie, nie należy podejmować próby ucieczki. Te pozornie niezgrabne zwierzęta potrafią biec z zaskakującą prędkością, zwłaszcza jeśli się zdenerwują. Pantera. Wlazł kotek na płotek i mruga, ładna to piosenka niedługa. A jak to pantera, a nie kot, uciekaj dziewczyno, hop przez płot. Tradycyjna prześpiewka ludowa. Pantera to groźny drapieżnik zamieszkujący tereny leśne, szybka, zwinna i, jak to kot, okrutnie przebiegła. Na niektórych co mniej zurbanizowanych terenach do dziś panuje przekonanie, że pantery to zbłąkane dusze ludzi, którzy zmarli we śnie.
Przesąd ten nakazuje bliskim wyrzucać zwłoki człowieka, który w ten sposób pożegnał się z życia, do pobliskiego lasu bez pochówku. Wierzy się bowiem, że dusza pod postacią pantery, skonsumowawszy zwłoki, ulegnie wieczystemu unicestwieniu i przestanie nękać sioło. Zabobony tego typu należy wypleniać wszelkimi sposobami, gdyż powodują epidemię cholery i innych podobnych chorób, wylęgających się z gnijących trupów zalegających wykroty. Pantery bowiem to nie góle, żeby miały konsumować stare ścierwo. Wolą polować na sarny, nie gardzą też ludziną, pod warunkiem, że jest przynajmniej częściowo żywa, w pierwszych fazach konsumpcji i że za bardzo nie śmierdzi. Pies. Pies to niby najlepszy przyjaciel człowieka, ale w tych parszywych czasach nawet przyjaciołom nie wolno ufać. Alfred Pankrac, żebrak z Nowigradu. Niektórzy mówią, że pies to zwierciadło człowieka. Dobrze traktowany odwdzięczy się wiernością i ufnością. Źle zaś odpłaci pięknym za nadobne. Na krzyk odpowie warknięciem, na kopnięcia ugryzieniem. A że złych ludzi jest aż nadto, nie brakuje też złych psów. Szczególnie groźne są zdziczałe kundle, które zupełnie już zatraciły szacunek dla człowieka. Rozsmakowały się we krwi i padlinie. Psy atakują zwykle w sforach, najchętniej pojedyncze osoby, szczególnie takie, u których wyczuwają jakąś słabość. Dlatego ofiarami psów padają najczęściej dzieci, pijacy, ludzie starzy bądź kalecy. Przyparte do muru psy potrafią jednak zacięcie się bronić, kąsając i szarpiąc. Wilk. Mój znajomy zwykł mawiać, że przy tych wszystkich gryfach i innych bazyliszkach to starych, dobrych wilków już nie ma się co bać. A potem wilki zeżarły pół jego trzody. Ingvar, pasterz. Niegdyś wilki były niepodzielnymi władcami lasów. Ludzie straszyli nimi dzieci, drżali na sam dźwięk ich wycia. Potwory postkoniunkcyjne nie tylko zepchnęły wilki do głębszej głuszy, ale zajęły też ich miejsce w ludzkiej świadomości. To jednak nie znaczy, że stare drapieżniki przestały być groźne. Wilki nie mają może w sobie ani krztyny magii, nie zioną ogniem, ani nie plują kwasem, ale nijak nie przeszkadza im to w zabijaniu nieostrożnych podróżnych i myśliwych. Szczególnie groźne odmiany wilków to wargi oraz śnieżnobiałe wilki polarne, żyjące dziś już tylko w dzikich ostępach archipelagu Skellige. Wilki żerują zwykle w stadach liczących po kilkanaście osobników, choć niektóre szczególnie silne samce wybierają życie samotnicze. Choć wilki są słabsze od wielu potworów postkoniunkcyjnych, braki w krzepie nadrabiają sprytem. Walcząc z nimi trzeba więc szczególnie uważać, by nie zostać otoczonym. Nadejście wilków może też oznaczać poważniejsze kłopoty. Te drapieżniki często bowiem dzielą terytoria łowieckie z wielkołakami, likantropami i leszymi. Drakonidy. Bazyliszek. Tu pochowano szlachetnego rycerza Roderika, który padł w walce z bazyliszkiem, czy raczej to, co z niego zostało. Napis na nagrobku cmentarz w Wyzimie. Bazyliszek, wbrew temu, co się powszechnie uważa, nie zamienia wzrokiem w kamień, ale nie ma się z czego cieszyć, bo potrafi zabić na wiele innych sposobów. Kwasem, jadem, pazurami i zębami. Bazyliszki lubią ciemne, wilgotne miejsca. Piwnice, jaskinie, miejskie kanały. Polują za dnia, wyczekując godzinami w ukryciu na nadejście ofiary, by przypuścić potem błyskawiczny, zabójczy atak. Przygotowując się do walki z tym potworem, najlepiej spożyć zawczasu wilgę, która zapewni odporność na jego jad, a także sporządzić petardy, takie jak tańcząca gwiazda czy kartacz, na które bazyliszek jest szczególnie wrażliwy. Skóra bazyliszka jest wysoko cenionym materiałem, z którego produkuje się modne buty i damskie torebki. Z tego też powodu polowań na bazyliszki podejmuje się wielu żądnych złota śmiałków. Choć większość z nich kończy marnie, niektórym się udaje dopiąć swego,
przez co liczba tych i tak już rzadkich potworów drastycznie ostatnimi laty spadła. Część czarodziejów i druidów jest zdania, że bazyliszki należałoby z tego powodu objąć programem ochronnym. Wszyscy inni pukają się w czoło. Drakonidy, kuroliszak. Miałem 8 krów, w tym 5 dojnych, ale w okolicy zaląkł się kuroliszak i jedyne, co po nich zostało, to wyschnięte placki na polu. Siemko, chłop z Sośnicy. Bzdurne przesądy przypisują kuroliszkowi, podobnie jak bazyliszkowi, umiejętność zabijania samym spojrzeniem. Jest to wierutną bzdurą, a wzrok kuroliszka nie jest bardziej niebezpieczny dla życia niż spojrzenie rozzłoszczonej gęsi. Bardziej należy wystrzegać się jego dzioba oraz długiego ogona, którymi wyprowadza iście mordercze ciosy. Zamieszkującą najchętniej ciemne jaskinie, ruiny, lochy i stare piwnice. Kuroliszki, choć niewielkie w porównaniu z gryfem czy mantikorą, są śmiertelnie niebezpieczne, nawet dla dorosłego człowieka, który nieostrożnie zapuści się w ciemne korytarze. Kuroliszek nie obawia się bezpośredniego starcia, atakuje uderzając skrzydłami i ogonem, starając się zmęczyć przeciwnika. Ciosy jego dzioba są szczególnie niebezpieczne, gdyż potwór ten z morderczą precyzją potrafi uderzać w czułe punkty, zadając groźne, obficie krwawiące rany. W walce z nim wielce przydatne są olej przeciw drakonidom, jak i kartacze, których odłamkami z łatwością kaleczą delikatne skrzydła kuroliszka. Skrzekacz. Podobno grasuje tu potwór, którego nazywacie skrzekaczem. Ano, grasuje. Krowy i kozy porywa, ale jak człowiek mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi. Zasłyszany we Wrońcach. Potwór, który prześladował mieszkańców Wrońców, okazał się być wyjątkowo niebezpiecznym kuroliszkiem. Nic dziwnego, że żołnierze barona byli wobec niego bezradni. Nie wiedzieli, że kuroliszek z bezbłędną precyzją uderza w arterię, wywołując obfite krwawienie, które ograniczyć może tylko wypita zawczasu jaskółka. Nie wiedzieli, że należy go jak najszybciej ściągnąć na ziemię, czy to za pomocą kuszy, albo petard, czy znaków, ani jak uniknąć jego szarży, uskakując pod skrzydła potwora. Wydawało się, że wieśniacy będą musieli nauczyć się żyć w cieniu krwiożerczej bestii, że już zawsze będą patrzyli ze strachem w niebo. Wtedy w okolicy pojawił się wiedźmin i z pomocą srebrnego miecza rozwiązał problem skrzekacza na dobre. Smok z Fyrestal. No, łuski ma, skrzydła, pazury. Smok jak smok. Nie ma co gadać, tylko ubić go trzeba. Wagn, starszy wioski Fyrestal. Mało kto tak naprawdę wie, jak wygląda smok. Ci, którzy zobaczyli tę bestię z bliska, rzadko mają okazję, by dzielić się wrażeniami, dlatego też inne potwory bywają z nim często mylone. Tak właśnie było w Fyrestal, gdzie rzekomy smok okazał się widłogonem. Pomyłka nie oznaczała jednak, że nie było potworów do zmartwień. Widłogon spod Fyrestal nie tylko był silnym i przebiegłym potworem, ale jeszcze wytwarzał śmiercionośny jad. Starcie z nim bez uprzedniego wypicia eliksiru regenerującego bądź antidotum na trucizny byłoby samobójstwem. W starciu z widłogonem wiedźmin nie tylko okazał się znakomitym szermierzem, ale i pasterzem. Z pomocą dzielnej owcy, użyczonej przez starszego wioski, zwabił wpierw potwora w pułapkę, a następnie skrócił go o głowę. Widłogon. Widłogon, dobre sobie, raczej kurwa, mieczogon. Jawin Bóg, weteran ochotniczego hufu mahakamańskiego. Widłogoń swoją dźwięczną nazwę zawdzięcza długim, ostrym wyrostkom wieniącym jego ogon. Zadany nim cios potrafi przebić na wylot dębową tarczę i rękę, która ją trzyma, choćby chroniła ją kolcza rękawica. Innymi słowy, z widłogonem, nawet młodym, nie ma żartów. Wiwerna. Najgroźniejszą spośród wiwern zwie się królewską, w niektórych kręgach zaś, pardon, kurewską.
Albina Totelkamp, wykładowczyni nauk przyrodniczych w Aretuzie. Wiwerna często mylona jest ze smokiem i choć jest od swych słynnych krewnych znacznie mniejsza i nie zieje ogniem, i tak jest niezwykle groźnym potworem. Szczególnie złą sławą okryte są tak zwane wiwerny królewskie, które podobnie jak monarchowie są niezwykle drażliwe i śmiertelnie niebezpieczne. Wiwerna królewska. Prawda, wielkie było bydlę, a zębisko miało, że uch! Ledwośmy uciekli. Ciekawe, czy tamtych kupców dorwało. Należało im się, kurwim synom. Zasłyszany na gościńcu w Velen. Myśliwy, które zna zwyczaje zwierzyny, rzadziej wraca z łowów z pustymi rękami. Wiedzieć, którymi ścieżkami łanie chodzą, gdzie dziki taplają się w błocie, albo kiedy zając z nory wychodzi, to już połowa sukcesu. Mało kto wie, że potwory też potrafią wyciągać takie nauki. Dla przykładu, jedna wiwerna królewska z Velen tak się wycwaniła, że zamiast latać nad lasem i ofiar wypatrywać, zasadzała się przy trakcie i czekała na wojskowe transporty. Tak się na solonym mięsie i piwie roztyła i wyrosła, że bardziej już smoka przypominała, niż gadzie siostry ze swego statka. Wiedźmin wiedział więc, że będzie wytrzymalsza na ciosy i znacznie silniejsza niż zwykłe wiwerny. Nawet jeden zadany przez nią cios mógł okazać się zabójczy, dlatego należało za wszelką cenę unikać jej szarży i strącić ją z nieba za pomocą kuszy bądź petardy, jak tylko zerwie się do lotu, by nie pozwolić jej na atak przez pikowanie. Ostatecznie wiedźminowi udało się zasiec to wredne bydlę, choć trzeba przyznać, nie bez trudu. Dzięki temu żołnierze znowu mogli jadło i broń posyłać, wojnę łatwiej prowadzić. A czy to dobrze, czy źle, to już zupełnie inna sprawa. Hybrydy. Erynia. Pewien kupiec powiedział, że przypominam mu Erynię. Teleportowałam go więc prosto do ich gniazda, żeby mógł się przekonać, jak nietrafne było to porównanie. Littanate, zwana Koral, czarodziejka. Choć ciężko to sobie wyobrazić, zamieszkujące wyspy Skellige Erynie są jeszcze bardziej odstręczające od pokrewnych im harpi, a przy tym groźniejsze. Choć najbardziej lubują się w mocno nadgniłej padlinie, nie gardzą też świeżym mięsem, w tym ludzkim. Wypatrzywszy ofiarę, Erynie, podobnie jak harpie czy szyszygi, starają się wykorzystać przewagę liczebności i wysokości, krążąc nad zdobyczą, atakują z kilku różnych kierunków, uderzają ostrymi jak brzytwa szponami, by w końcu rozszarpać ją na strzępy. Przy ataku starają się mierzyć w szyję, oczy lub inne witalne organy, powodując przy tym groźne, krwawiące rany. W ten sposób niewielkie statko Erynii jest w stanie szybko uporać się nawet z największą i lepiej uzbrojoną ofiarą, która często nie jest w stanie skutecznie obronić się przed kilkoma przeciwnikami jednocześnie. Gryf. A tak, pół orzeł to był, pół kocur. Całkiem jak u szlachcica w herbie, tylko w pazurach niósł nie berło, a krowie truchło. Anonimowy świadek ataku gryfa. Gryfy żyły niegdyś jedynie w wysokich górach, gdzie polowały na świstaki i kozice. W pewnym momencie zdały sobie sprawę, że na zamieszkanych przez ludzi równinach znacznie łatwiej zdobywać żywność. Czy to krowę, albo owcę, czy to pasterza. Ten potwór, łączący w sobie cechy orła i dzikiego kota, stał się w przeciągu kilku zaledwie lat jednym z największych postrachów północnych królestw. Szczególnie złą sławą cieszą się zaś gryfy królewskie i archegryfy. Harpia. Tak naprawdę potwory nie znoszą dolarza skarbów, to jest z wyjątkiem harpii. O tak, one lubią błyskotki. Letho, wiedźmin ze szkoły żmii. Ciężko powiedzieć, co jest najbardziej odpychające w harpiach i pokrewnych im szyszygach. Makabryczny wygląd, bijący od nich smród zgnilizny i ptasiego gówna? Czy też przeraźliwe piski, jakie z siebie wydają? Dość rzec, że nawet szczury, nawykłe do buszowania w kanałach i na wysypiskach, omijają ich gniazda szerokim łukiem.
Na gniazda te można najczęściej natrafić w skalistej okolicy, na stromych zboczach gór bądź w niedostępnych przełęczach. Granice ich terytorium znaczą walające się kości ludzkie i zwierzęce, zalegające między skałami łajno i wszechobecne pióra. Harpie oraz szyszygi polują stadnie w grupach od kilku do nawet kilkunastu osobników. Choć są raczej tchórzliwe i ostrożne, harpie zaciekle bronią swoich gniazd, a dysponując przewagą liczebną, nie wahają się atakować nawet uzbrojonych grup ludzi. W czasie walki wykorzystują umiejętność lotu, by kolejno jedna po drugiej nękać ofiarę szybkimi atakami, a następnie oddalić się poza zasięg ciosu. Zdobycz zabija uderzeniem skrzydeł i ostrego dzioba oraz szponów. Na ziemi poruszają się niezgrabnie i powoli, nie stanowią więc już wówczas większego zagrożenia. Meluzyna, cień, wielkie skrzydła, jakby chmura szła po niebie. Brit z Sforlag. W górach Skellige, nieopodal wsi Sforlag, natrafić można na wejście do ogromnego kompleksu jaskiń. Przez długie wieki omijano je szerokim łukiem, za sprawą krwiożerczej echidny, zwanej Meluzyną, która uwiła w nich swe leże. Meluzyna była tak potężna, że niektórzy wyspiarze przypisywali jej półboską naturę. Wiedźmin nie miał takich złudzeń. Wiedział, że choć potężna, jest tylko potworem, a zatem można ją zabić. Potrzeba będzie do tego najlepszej jakości bełtów, porządnego srebrnego miecza i pewnej ręki. Salma. Nie zwykłam kłamać, nie zwykłam też zabijać bez powodu. Salma, sukub. Prowadzone przez Wiedźmina śledztwo wykazało, że za tajemniczą śmiercią nowigradzkich strażników stoi sukub o imieniu Salma. Akurat te potwory rzadko zabijają z premedytacją i zimną krwią. Nie znaczy to jednak wcale, że nie są groźne. Czasem zabijają przez przypadek, zatracając się w rozkoszy, czasem w obronie własnej. Mimo że od pasa w górę wyglądają jak wątłe niewiasty, są zaskakująco silne, a do tego odporne na ogień, w tym znak Igni. Wiedźmini mają to więc często z nimi problem. Czy potwór, który nie chce czynić ludziom krzywdy, ale w końcu i tak to zrobi, zasługuje na śmierć czy litość? Przed takim właśnie dylematem stanął pewnego razu Geralt z Rivii, zwany Białym Wilkiem. Wiedźmin ostatecznie uwierzył Salmie i puścił ją wolno, choć nie mógł oprzeć się wrażeniu, że będzie tej decyzji jeszcze żałować. Sukub. Jeszcze raz. Litości, już nie dam rady. Lesław z małej wsi w rozmowie z sukubem na kilka dni przed złożeniem ślubu w celibatu. W odróżnieniu od innych potworów, sukuby i pokrewne im menady nie kierują się żądzą mordu, nie łakną naszego mięsa ani krwi. Zwykle nie chcą nawet uczynić nam krzywdy. Motywuje nimi jedno, bezgraniczna chuć, którą bezowocnie próbują zaspokoić, posługując się samcami innych gatunków, najczęściej ludzi i elfów, a ci, trzeba powiedzieć, rzadko kiedy im się sprzeciwiają. Nie znaczy to jednak, że sukuby i menady nie stanowią żadnego zagrożenia. Ich ciągłe awanse, choć rozkoszne, nie jednego doprowadziły w końcu do szaleństwa czy nawet śmierci. Sukuby i menady występują zwykle w pobliżu osad, czy to niewielkich wsi, czy to ludnych miast. Na żer wychodzą zwykle nocą, choć w gwałtownym przypływie chuci zdarza im się opuścić leże również za dnia. Swymi afektami obdarzają porówno mężczyzn przystojnych, jak i brzydkich młodzieńców i starców. Niektóre z nich szczególnie upodobały sobie duchownych i świętych mężów, których uwiedzenie traktują jako rodzaj rozrywki. Choć sukuby są z natury nastawione pokojowo, z ponad walki będą się zacięcie bronić. Nie należy przy tym dać się zwieść ich delikatnej urodzie. Pod aksamitną skórą ich ramion kryją się iście żelazne mięśnie, a cios zadany tylnymi, kozimi kończynami
czy zwieńczoną grubymi rogami głową, pogruchocze z łatwością kości. Syrena. Arikezy Hindarsfjall, rada udzielona synowi przed pierwszą wyprawą. Syreny i echidny, niczym wprawni myśliwie, wabią swe ofiary, przybierając kształt pięknej niewiasty o pokrytym srebrzystą łuską ogonie. Kiedy już naiwny żeglarz zbliży się na wyciągnięcie ręki, ich gładkie lica zmieniają się nagle w pełne ostrych i cienkich głów rybie gęby, a delikatne dłonie w szponiaste łapy. Kiedyś ponoć syreny, echidny i lamie były przyjaźnie nastawione do ludzi. Podobno zdarzyło im się nawet z rzadka akceptować ich niezdarne zaloty. Od jakiegoś czasu jednak stały się niezwykle agresywne, reagując być może w ten sposób na liczne próby porwań przez chutliwych żeglarzy. Jakby nie było, jedno wiadomo na pewno, nie sposób dziś z tymi potworami załatwić niczego po dobroci, a widząc je, trzeba więc od razu chwycić za srebrny miecz. Syreny i groźniejsze od nich echidny polują zwykle w stadach, wykorzystując przy tym zarówno swoją przewagę liczebną oraz łatwość poruszania się zarówno w wodzie, jak i w powietrzu. Na ziemi są jednak niemal bezbronne, dlatego dobrą taktyką jest uszkodzenie ich błoniastych skrzydeł w walce z tymi istotami. Skuteczny jest także znak igni. Zagrożona lub ranna syrena potrafi wydać z siebie przeszywający krzyk, który jest w stanie oszołomić przeciwnika, dając jej szansę na ucieczkę, a pozostałym potworom okazję do łatwiejszego ataku. Insektoidy. Arachnomorf. Między pająkiem a muchą nigdy nie zaistnieje ugoda. Przysłowie ofirskie. Podobnie rzecz się ma, gdy mowa o arachnomorfach i wszystkim, co nie jest w stanie im uciec, a doprawdy niewiele takich istot spotkać można na świecie. Nie musi się jednak obawiać ich ten, kto zamierza orać pole, czy wybiera się do lasu na jagody. Arachnomorfy bowiem, jako dalecy po koniunkcji niekrewni zwykłych pająków, szczególnie upodobały sobie głębokie, cieniste jaskinie i nieprzebyte, mroczne puszcze. Kto by jednak się na nie natknął, lepiej by zawczasu w myślach za grzech żałował i żegnał się z życiem, bo zginie z pewnością, gdyż najszybszy nawet człowiek nie jest w stanie im umknąć. Groźniejszą i bardziej agresywną odmianą arachnomorfów są arachnomorfy olbrzymie, które są w stanie pożreć nawet wołu. Biała wdowa. Nigdy nie widziałem takiego stwora. Był jak wi, ale calutki biały. Relacja doktora Vittoriusa de la Vega po pierwszym spotkaniu z białą wdową. Rzadka odmiana skolopendromorfa, zamieszkująca siedliska podziemne. Swoją nazwę zawdzięcza niecodziennemu jasnemu ubarwieniu. Podobnie jak bardziej pospolity wi, ma ciało pokryte twardym, chitynowym pancerzem, z którego wystają liczne haczykowate wypustki. Niektórzy naukowcy hodowali te stworzenia w warunkach laboratoryjnych dla szczególnych właściwości białek ich jaj, stanowiących doskonałą bazę dla mikstur mutagennych. Endriaga robotnik. Cholera, myślałem, że robotnicy nie są niegroźne. Jan Nezajek, zwany Kulawym, raper. Robotnicy Endriag stanowią najliczniejszą, a przez to najczęściej spotykaną odmianę tych insektoidów. Do obowiązków robotnic należy m.in. budowa gniazd i kokonów, zdobywanie żywności, a także opieka nad jajami i larwami. Gdy czują się zagrożone, wzywają na pomoc wojowników. Jeśli jednak zostaną do tego zmuszone, będą się bronić. I to zaskakująco dobrze. Endriagi, robotnice, spotyka się najczęściej w grupach liczących zwykle około 0,5 osobników. Poruszają się z pozoru powoli, jednak potrafią zmniejszyć dzielący je od ofiary dystans w mgnieniu oka. Tak jak cały gatunek, również robotnice Endriag są wysoce jadowite. Toksyczne jest zarówno ich ukąszenie, jak i rany zadane osadzonymi na kończynach chitynowymi wyrostkami.
Potrafią także skutecznie pluć kwasem na odległość kilku metrów. Ich taktyka polega zwykle na otoczeniu wroga i atakowaniu jednocześnie z kilku stron. Jak wszystkie Endriagi, robotnice odporne są na broń wywołującą krwawienie. Są za to wrażliwe na olej przeciw insektoidom. Endriaga truteń. Leniwych, słabych mężczyzn zwie się czasami trutniami. Ktokolwiek użył takiego wyrażenia jako pierwszy, na pewno nigdy nie widział na oczy trutnia Endriagi. Evelyn Harker, zielarka. Samce Endriag, zwane trutniami, to żarłoczne istoty, których jedynym celem jest jedzenie, walka i przedłużenie istnienia gatunku. W czasie wypraw poza gniazdo ci agresywni łowcy zaatakują każdego, kto znajdzie się na terytorium kolonii. Głównym zadaniem trutni Endriag jest zapłodnienie królowej, do którego dochodzi jesienią. Zanim to nastąpi, stworzenia te chronią terytorium kolonii. Słabsze osobniki giną w czasie walk, przeżywają zaś największe i najsilniejsze. Geny tych wybrańców zostaną przekazane następnemu pokoleniu Endriag. Oni sami zaś zostaną po zapłodnieniu królowej zabici, a ich ciała posłużą reszcie kolonii za pokarm na długie zimowe miesiące. Trutnie są łatwe do odróżnienia dzięki charakterystycznemu, stożkowo zakończonemu odwłokowi. W odróżnieniu od innych Endriag, truteń potrafi atakować z dystansu, wyrzucając z siebie zatrute kolca. Podobnie jednak jak inni przedstawiciele tego gatunku, samce są mniej wrażliwe na broń wywołującą obfite krwawienie, wykazują za to podatność na olej przeciwko insektoidom. Endriaga wojownik. Myślisz, że zwykłe Endriagi są niebezpieczne? Poczekaj, aż przyjdą wojownicy. Klaus Altman, Gajowy. W większości przypadków sama liczebność Endriag wystarcza, by odpędzić lub zabić napastnika. Jednak w przypadku starcia z groźniejszym przeciwnikiem, do walki wysyłane są specjalnie przystosowane największe i najsilniejsze osobniki, Endriagi wojownicy. Ich funkcją jest wyłącznie walka, czy to w obronie granic kolonii, czy wówczas, gdy kolonia Endriag rusza na wojnę. Główną bronią Endriag wojowników jest długi ogon zakończony maczugowatą naroślą najeżoną drobnymi jadowatymi kolcami. Za jego pomocą wyprowadzają ciosy, których siła zwykle wystarcza, by zabić mniejszego przeciwnika, a człowieka poważnie ranić. Wojownicy Endriag wykorzystują też swą masę i siłę, by przewrócić wroga podczas szarży. Z racji odmiennej niż u kręgowców anatomii, Endriagi wojownicy są mniej podatni na broń wywołującą obfite krwawienie, z drugiej strony wykazują dużą wrażliwość na olej przeciw insektoidom. Harisi. Zaatakował nas, bogowie. Nie wiem, co to było, ale miało ze 4 łokcia. Wieśniaczka z Velen. Lasy i moczary Velen są pełne potworów. Dlatego niektórzy uchodźcy, których wojenna zawierucha zagnała na te nieprzyjazne ziemie, próbowali ukryć się przed nimi w opuszczonej kopalni. Czekała ich przykra niespodzianka. Sztolnie, które obrali sobie za schronienie, były już zamieszkane przez jadowitego krabopająka, bezrozumnego i bezlitosnego potwora. Wiedźmin wiedział, że czeka go ciężkie starcie. Krabopająk z kopalni był wyrośniętym osobnikiem. Należało więc oczekiwać, że będzie nieprzeciętnie silny i wytrzymały. Jak inni przedstawiciele swego plugowego gatunku, był groźny tak w bliskim zwarciu, jak i na dystans. Co więcej, z pewnością był jadowity, zatem pokonanie go bez uprzedniego wypicia jaskółki bądź wilgi, a najlepiej obydwu, było prawie nieże niemożliwe. Całe szczęście, potwór zdawał się podatny na działanie znaków, zwłaszcza zaś Igni, Ard i Erden oraz petardy Północny Wiatr. Wiedźmin dotarł do jaskini zbyt późno, aby uratować uchodźców. Zdołał jednak ich pomścić. Potężny krabopająk został zgładzony, a jego jaja puszczone z dymem. Jadowity krabopająk. Tylko nie drasnął, nic mi nie będzie.
Ostatnie słowa myśliwego, imię nieznane. Choć wszystkie krabopająki są jadowite, ten konkretny podgatunek produkuje wyjątkowo silną truciznę. Kilka kropli jadu wystarczy, by powalić dorosłego człowieka, z wyjątkiem wiedźminów, którzy dzięki swym mutacjom są w stanie zneutralizować małe ilości trucizny. Nawet oni jednak ulegną w końcu działaniu tej zabójczej substancji. Kikimora robotnica. Mój stary wrócił do domu poobijany i twierdził, że go w lesie napadły kikimory. Mnie nie nabierze. Sprały go kamraty, bo oszukiwał w Gwinta. Gdyby to były kikimory, to by przecie nie żył, a ja bym miała spokój. Lawinia, żona baklarskiego oberżysty. Kikimory bytują w rojach, co czyni je podobnymi do mrówek. Rojem kikimor rządzi królowa, a obowiązuje w nim coś na kształt społecznej hierarchii. Kikimory robotnice zajmują się polowaniem i dostarczaniem pożywienia do gniazda, a kikimory wojowniczki bronią go przed napastnikami. Pojedyncza robotnica może z łatwością zabić osobę słabszą lub dziecko. Trudno jednak natknąć się na jedną sztukę, gdyż robotnice zazwyczaj przemieszczają się w grupach po kilka lub kilkanaście osobników. Jedyną obroną przed rojem kikimor dostępną dla zwykłego śmiertelnika jest ucieczka, a i to nie zawsze pomoże. Kikimora wojowniczka natenczas wyzwała kikimorza księżniczka, wszystkie swoje posłuszne siostrzyce i dalejże runęły na wroga, który ich królową próbował ukrzywdzić. O księżniczce kikimorze i olbrzymie z gór. Cornelius Briggs, krasnoludzka bajka dla dzieci, fragment. Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób kikimory komunikują się między sobą. Sekcje zwłok są utrudnione ze względu na wysoką toksyczność przedmiotu badań. Udało się ustalić, że kikimory nie posiadają żadnych widocznych małżowin usznych. Badacz amator hrabia Di Salvares w swoim trakcie z lornetką wśród potworów wysunął teorię, że kikimory mają doskonały węch i używają lotnych substancji niewyczuwalnych dla człowieka do przekazywania sobie informacji. Teoria ta nie została jeszcze potwierdzona ani obalona. Pancerny krabopająk. Na takiego klienta mówię, pancerny krabopająk, z wierzchu może i twardziel, ale rozbierz go, a tam wszystko mięciusieńkie. Zwana Lisa, prostytutka z Mariboru. Jedyną słabością krabopająków są miękkie, wrażliwe odwłoki. Część z nich chowa je w wydrążonych pniach drzew. Inne zaś, zwane pancernymi, wykształciły grube skorupy skrywające tę najdelikatniejszą część ciała. Skolopendromor. Pośród bogatej flory i fauny księstwa Toussaint znaleźć można było również stworzenia znacznie mniej przyjemne, jak chociażby skolopendromorf. Nie dość, że wygląda obrzydliwie, to potrafi zrobić równie obrzydliwą krzywdę. Zdecydowanie nie polecam. Zwiedzić tu są jeden z wielu przewodników autorstwa, Katerina Soflesa. Skolopendromorfy to ogromne, przypominające robaki potwory, które spotkać można w bardzo wielu miejscach na świecie i są one również dość powszechne na ziemiach, a właściwie pod ziemią. Tu są. Żyją tam, gdzie często w pobliżu, żyją one często w pobliżu szarlejów, gdyż występuje pomiędzy nimi obrzydliwy komensalizm. Skolopendromorfy żywią się drobnymi stworzeniami żerującymi na łajnie szarlejów. Niemal całe ich ciało osłonięte jest przez twardy chitynowy pancerz, spod którego wystaje szereg haczykowatych odnóży. Skolopendromorfy potrafią błyskawicznie zakopywać się pod ziemią, a po krótkim czasie wypełzają w zupełnie innym miejscu. Kiedy już raz obiorą jakiś cel, stale go okrążają, starając się zbliżyć na odległość ciosu. Atakują przede wszystkim za pomocą potężnej żuwaczki, ale posiadają również gruczoły umożliwiające im plucie kwasem. Największą przeszkodą w walce ze skolopendromorfem stanowi jego pancerz, który jest w stanie odbić większość ciosów nie tylko zadanych bronią, ale nawet niektóre uderzenia magiczne.
jak te zadane prostymi czarami albo wiedźmińskimi znakami. Zaatakowane bronią, najczęściej parują uderzenia, by w niedługim czasie odpowiedzieć zjadliwą kontrą. Dlatego też najlepszą metodą walki z nimi jest złapanie ich w pułapkę Irden, która nie pozwoli im na osłonięcie się pancerzem lub zakopanie w ziemi. Istoty magiczne. Barciowe widziadło. Coś zniszczyło nasze pola i ule. Podejrzewamy, że to barciowe widziadło. Holofernes, Majersdorf. Barciowe widziadło pustoszące ule rodziny Majersdorfów okazało się być spłąkanym ogarem dzikiego gonu. W starciu z tym potworem należy pamiętać o trzech rzeczach. Po pierwsze, o grubym pancerzu z lodu, który przebić można tylko silnym ciosem. Po drugie, jak każda zimnolubna istota, ogar jest wrażliwy na ogień, w tym znak Igni. Po trzecie, wreszcie, że nie zna litości. Ogar był twardym przeciwnikiem, musiał w końcu jednak uznać wyższość Wiedźmina. Geralt zabił go, ratując tym samym niejedno ludzkie życie. Zniczołcze i oczywiście pszczele życia. Gargulec. Mnie się zdaje, czy ten rzykacz wodzi za nami wzrokiem? Lara Estevan. Włamywaczka z Lochmuin. Gargulce to kamienne rzeźby ożywione za pomocą magii, by strzec czarodziejskich laboratoriów i kryjówek przed intruzami. Sam ich wygląd odstraszył niejednego włamywacza. Ci, którzy nie przelękli się widoku rogatych, skrzydlatych gargulców, zwykle wkrótce potem ginęli z ich rąk. Golem. Żeby się przebić przez tę ścianę, będę potrzebował 20 górników, 7 mułów i 3 pudy saletry. Albo jednego golema. Wilmir Bras, sztygar z góry Karbon. Golem jest masą ożywioną z zaklęciem. Całkowicie posłuszny poleceniom swojego stwórcy. Niezwykle silny, niewrażliwy na ból, cierpliwy. Zdolny obejść się bez choćby kropli napitku czy kęsa jadła. Ten potwór doskonale nadaje się na strażnika bądź sługę. Raz sprowokowany do walki, nie spocznie, póki nie zmiażdży przeciwnika albo sam nie rozpadnie się w pył. Pokonać golema jest zaś niezwykle trudno. Z oczywistych względów nie krwawi, nie odczuwa strachu ani litości. Jest też niewrażliwy na ogień i trucizny. Co więcej, ciało golema jest twarde niczym skała. Nawet srebrnym mieczem ciężko go więc ranić. Jedynym słabym punktem tego stwora jest podatność na działanie kwasu. Pokrycie ostrza żrącym olejem może więc znacznie zwiększyć szansę na zwycięstwo. Golem nie używa żadnej broni, bo też nie musi. Jego pięści ważące po 100 funtów każda, jednym uderzeniem kruszą granitowe skały. Ciosów golema należy więc za wszelką cenę unikać. Nie ma tarczy, która je zatrzyma, ani miecza, który je sparuje. Nie jest to wcale proste, bo potwór ten potrafi poruszać się z zaskakującą prędkością. Na szczęście, jego ogromna masa sprawia, że nie jest zbyt zwrotny. Gdy zacznie szarżę, szybko się nie zatrzyma, co doświadczony wiedźmin potrafi wykorzystać na swoją korzyść. Ogar dzikiego gonu. Na samym końcu upiornego orszaku dzikiego gonu wynają ogary, niczym lodowy pył ciągnący się za kometą. Ponoć czasami gubią drogę i schodzą z nocnego nieba na ziemię, przynosząc ze sobą zimno i śmierć. Essidaven, zwana Oczko, trubadurka. Ogary dzikiego gonu są istotami stworzonymi ze związanych magią lodowych kryształów. Pojawiają się zwykle tam, gdzie widziano orszak upiornych jeźdźców. Niczym wściekłe psy zdolne są tylko do bezmyślnego atakowania wszystkiego, co znajdzie się na ich drodze. Główną bronią ogarów gonu są ich pły i pazury.
Ich taktyka polega na obalaniu, a następnie rozszarpywaniu leżących ofiar. Ciężko ranne osobniki wpadają w rodzaj szału, który czyni je szczególnie groźnymi. Bestie te wykorzystują także związane z zimnem moce, zmrażając grunt wokół siebie i tworząc ostre lodowe kolce. Związek z zimnem czyni ogary gonu podatnymi na znak igni. Istnieją też podstawy, by przypuszczać, że za pomocą akcji można chwilowo złagodzić ich żądzę mordu, tym samym znacznie je osłabiając. Jako istoty stworzone z lodu, ogary dzikich gonu czerpią siłę z mrozu. W czasie śnieżnych burz należy więc szczególnie mieć się przed nimi na baczności. Co więcej, wedle elfich legend, potwory te walczą ze zdwojoną siłą, gdy na niebie wisi czerwony księżyc, zwiastun nadejścia upiornego orszaku. Herazena. Ja tam w duchy nie wierzę, ale moi ludzie mówią, że w nocy budynek się trzęsie, aż tynk leci. I nawet ziemia się rusza. Kurt Dysart, hrabia Anhor. Kupowanie nieruchomości w Nowigradzie i okolicach zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Może się okazać, że nowy dom ma dziurawy dach, przegniłe belki w stropie, wypaczony parkiet w salonie. Albo, że pod piwnicami rozciągają się elfie ruiny, w których uwięziony został olbrzymi żywiołek ziemi, czekający tylko na sposobność, by zniszczyć wiążącego magiczne okowy. Walka z takim potworem to nie igraszka. Broni go potężny pancerz, który można przebić tylko silnym ciosem. Uderzenie pięścią żywiołaka potrafi pogruchotać kości. Nie należy więc się do niego zbliżać, nie rzuciwszy wpierw kłęb. W boju z nim przyda się też Irden. Za to inne znaki, Igni, Ard i Axi, są wobec niego zupełnie nieskuteczne. Wiedźminowi udało się w końcu pokonać potężnego żywiołaka i zdobyć tym samym nagrodę i wdzięczność hrabiego Dysarta. Żywiołek lodu. Pomyślałam sobie, co robi góra lodu w środku jakiegoś laboratorium. A potem ta góra lodu wstała i połamała mi nogi. Janik Loft, włamywacz. Żywiołek lodu jest bryłą zamarzniętej wody, w którą tchnięto życia za mocą magii. Pozbawiony własnej świadomości czy woli, żywiołek jest bezwzględnie posłuszny rozkazom czarodzieja, którego stworzył, a rozkaz ten brzmi zwykle – zabij. Żywiołaki lodu nie mają ani żadnych oporów przed wykonaniem tego polecenia, ani też specjalnych trudności. Obdarzone niezwykłą siłą, całkowicie niewrażliwe na trucizny i ogień, pozbawione wrażliwych organów, twarde jak zmrożona skała, są niezwykle trudnymi przeciwnikami. Jedyne, co może przechylić szalę zwycięstwa w starciu z żywiołakiem lodu, to petarda dwimerytowa. Opiłki tego metalu zakłócają bowiem działanie ożywiającego potwora zaklęcia. Poza tym zostają już tylko modlitwy. Żywiołak ognia. Pierwszego żywiołaka ognia stworzył Ransand Alvaro. Niestety, jego laboratorium zajęło się od żaru i doszczętnie spłonęło. Podobnie jak cała dzielnica. Erwik Sandoval, magicznych arkanów początki. Ogień jest najbardziej destruktywnym żywiołem. Nic więc dziwnego, że stwór będący jego esencją jest wyjątkowo agresywnym i groźnym przeciwnikiem. Powstały w wyniku skomplikowanego, magicznego rytuału. Żywiołak ognia ma jeden cel – niszczyć. I realizuje go z zabójczą bezwzględnością. Żywiołak atakuje za pomocą kul i fal ognia, które potrafią w mgnieniu oka spopielić przeciwnika. Podobnie jak w przypadku innych żywiołaków i golemów, nie ima się go żadna trucizna i nie krwawi. Zaklęcia oparte na ogniu nie tylko nie czynią mu żadnej szkody, ale wręcz go wzmacniają. W starciu z nim należy więc zapomnieć o igni. Choć żywiołak ognia jest wrażliwy na razy zadane srebrnym ostrzem, już samo zbliżenie się do niego na odległość miecza jest niebezpieczne,
z powodu bijącego odeń żaru. W starciu z żywiołakiem ognia warto więc uderzać z dystansu, używając najlepiej petard mrożących i dwimeretowych, które czynią mu największą szkodę. Żywiołak ziemi. Jak przeżyć spotkanie z żywiołakiem ziemi? Proste. Uciekać. Ile sił w nogach. Ninomurg, łowca głów. Żywiołak ziemi składa się z błota, szlamu, gliny, piasku i skalnego pyłu, zlepionego wodą i ożywionego magią. Ten stwór, choć pozornie powolny i ociężały, jest niezwykle groźnym przeciwnikiem, którego niedoświadczeni wiedźmini powinni za wszelką cenę unikać. Żywiołak ziemi odznacza się niezwykłą wytrzymałością. Z racji ogromnej masy ciężko wytrącić go z równowagi czy przewrócić. Zadanie najgłębszej choćby rany nie spowoduje krwawienia, nie czynią mu krzywdy żadne trucizny ani nawet ogień. Z kolei żywiołakowi zabicie człowieka przychodzi z zatrważającą łatwością. Czy to poprzez zadanie potężnego ciosu pięścią, czy też ciskając ogromną siłą kamieniami. Jedynym chyba słabym punktem tego stwora jest wrażliwość na dwimeretowy pył. Przed starciem warto więc przygotować zawierające ten składnik petardy. Bestiariusz. Istoty przeklęte. Archespor. Wygląda mi to na kwiatek. Bardzo obrzydliwy kwiatek. Blasko. Tenerbe. Ostatnie słowa. Archespory wyglądają jak olbrzymi, niezbyt estetyczny kwiat, a w dodatku mają cechy wrednej, krwiożerczej rosiczki. Są jednak znacznie bardziej niebezpieczne niż nawet bardzo duża rosiczka. Specyficzny wygląd czyni je praktycznie niewidocznymi pośród reszty roślin, a kiedy nieuważna ofiara się do nich zbliży, często jest już zbyt późno na ucieczkę. Wedle popularnego wierzenia, archespory to przeklęte rośliny, które wyrastają w ziemi, użyźnionej krwią umierających. Kwitną wszędzie tam, gdzie w przeszłości doszło do pogromów, krwawych rytuałów i okrutnych mordów. Opisano dotychczas 4 rodzaje archesporów, które różnią się między sobą barwą. Można więc spotkać archespory brązowe, najmniej jadowite, zielone oraz fioletowe, najgroźniejsze. Rzadką odmianą wyhodowaną ponoć przez czarodziejów z Pan Art są archespory żółte, które siłą odpowiadają kuzynom o zielonym zabarwieniu. Człowiek, niedźwiedź. Jak nie dokończysz zupki, to przyjdą berserki i cię zjedzą. Zasłyszany na Skellige. Na Skellige krążą legendy o ludziach zwanych berserkami, którzy opanowani bojowym szałem zmieniają się w niedźwiedzia. Tracą wówczas rozum i wszelką świadomość. Kieruje nimi tylko i wyłącznie żądza krwi, którą muszą zaspokoić, żeby powrócić do ludzkiego kształtu. Mało kto jednak wierzy w te mrożące krew w żyłach podanie. Nawet na Skellige, którego mieszkańcy najbardziej nieprawdopodobne legendy traktują niezwykle ze śmiertelną powagą. Znaczy to albo, że ludzie niedźwiedzia rzeczywiście są tylko wytworem wspomożonej pitym miodem wyobraźni, albo też, że nauczyli się dobrze ukrywać swój niezwykły talent przed resztą wyspiarzy. Z pieśni Skaldów wynika, iż ogarnięci szałem berserkowie byli na pierwszy rzut oka nie do odróżnienia od zwykłego niedźwiedzia. Tylko drobne szczegóły anatomii, takie jak kształt języka czy zębów, pozwalały na odkrycie ich tajemnicy. W walce zdawali się zupełnie niewrażliwi na ból, a zadane im rany same jakoby się zasklepiały. Jeśli owi ludzie niedźwiedzia rzeczywiście istnieją, można przypuszczać, że podobnie jak wilkołaki czy likantropy, są szczególnie wrażliwi na działanie oleju przeciw istotom przeklętym. Jeśli jednak wierzyć starożytnym pieśniom o czynach tych stworów, o popełnionych przez nie masowych mordach i rzeziach, trzeba mieć nadzieję, że żaden wiedźmin nie będzie zmuszony testować tej hipotezy.
Królewicz Ropuch. Dziewczyna podeszła do sadzawki wśród pachnących lilii i nenufarów. Dostrzegła osobliwe zjawisko. Była to mała, zielona żabka, a na głowie miała złotą koronę. Dziewczyna, użyczona urodą stworzonka, wzięła je na ręce i pocałowała. Wnet żabka zmieniła się w przystojnego księcia, który uczynił dziewczynę swoją żoną. Baśń ludowa, autor nieznany. W starych bajkach zawsze kryje się ziarno prawdy. Tak było i w przypadku legendy o królewiczu przemieniony w ropuchę, o którym ludzie mówili, że zamieszkuje pod Oxenfurcie kryształy. Rzeczywistość była jednak znacznie mniej bajkowa, a dla wielu nieroztropnych kobiet okazała się wręcz okrutna. Nieszczęśnice, które zeszły do kanałów w poszukiwaniu królewicza i lepszego życia, nie znajdowały bowiem małej, słodkiej żabki, tylko krwiożerczą bestię, która nijak nie dała się pocałować z lubością, za to pożerała wszystko, co znalazło się w zasięgu jej obślizgłych macek. Poroniec. Powiedzieć, że poroniec jest obrzydliwy, to jakby stwierdzić, że gówno nie jest szczególnie smaczne. Niby się zgadza, ale całej prawdy nie oddaje. Lambert, Wiedźmin ze Szkoły Wilka. Poroniec jest najbardziej bodaj odpychającym potworem, z jakim przychodzi się mierzyć Wiedźminom. Powstały z martwego, niechcianego dziecka, którego następnie nie pochowano w należyty sposób. Wygląda jak nadgniły noworodek, zdeformowany przepełniającą jego ciało nienawiścią, strachem i złością. Ten ohydny potwór żeruje niezwykle na ciężarnych kobietach, które powoli doprowadza do śmierci. Poroniec z ukrycia wychodzi nocami, czając się w pobliżu posłania ciężarnej i absorbując siły witalne jej i nienarodzonego jeszcze dziecka. Efektem tego są najpierw niespokojny sen, następnie gorączka i majaki. Po kilku nocach wycieńczoną i pozbawioną możliwości obrony ofiarę, stwór atakuje bezpośrednio, wgryzając się w jej szyję i wysysając jej krew. Poroniec ma około 1,5 stopy wzrostu, lecz w momencie zagrożenia, jeśli jest odpowiednio najedzony i silny, potrafi gwałtownie urosnąć i zmienić kształt. Jest wówczas o wiele bardziej niebezpieczny i nie stroni od fizycznego starcia, wąsając oraz atakując ostrymi pazurami. Istnieje możliwość zdjęcia klątwy ciążącej nad porońcem. Wówczas przemienia się on w chłopuka, opiekuńczego ducha domostwa przyjaznego wobec jego mieszkańców. Ulf Hedin. Ulf Hedin? To jakiś gatunek ryby? Magister in artibus Johannes Rack. Geograf zaginiony w trakcie ekspedycji odkrywczej na Skellige. Ulf Hedin to rodzaj wilkołaka, który występuje głównie na Skellige. Być może dlatego właśnie, że ukształtował go surowy klimat tych wysp, że musiał polować na ludzi, którzy nigdy nie poddają się bez walki. Jest silniejszy od swych krewniaków z kontynentu. Stare, szczególnie groźne Ulf Hediny zwie się Woryfami. Śmiałków, w którym udało się je pokonać, było w długiej historii Skellige tylko kilku, a każdy z nich po dziś dzień wspominany jest w pieśniach jako bohater. Podobnie jak wilkołaki, Ulf Hediny i Woryfy aktywne są nocami, zwłaszcza jeśli księżyc jest akurat w pełni. Szybkie, silne i niezwykle wytrzymałe stanowią wymagającego przeciwnika nawet dla najlepszego wiedźmina. W starciu z nimi doskonale sprawdza się srebrne ostrze pokryte olejem przeciw istotom przeklętym oraz czarcia purchawa. Należy jednak mieć na uwadze, że bliski śmierci Ulf Hedin jest szczególnie groźny. Atakuje wówczas ze zdwojoną furią i wzywa na pomoc wilki. Wilkołak. Nie taki wilk straszny, jak go malują,
Za to wilkołak jak najbardziej. Essa wilga, łuczniczka. Wilkołak to na poły człowiek, na poły wilk. Z obu bierze to, co najgorsze i najgroźniejsze. Łączy ludzki spryt i okrucieństwo ze zwierzęcą żądzą krwi i morderczym instynktem. Przemiana w wilkołaka zachodzi zwykle ze sprawą klątwy. Jest niekontrolowana i nieświadoma. Po powrocie do człowieczego kształtu wilkołak nie pamięta swych czynów. W przeciwnym razie zresztą z pewnością albo by oszalał, albo targnął się na swoje życie. Wilkołaki są aktywne w nocy, zwłaszcza przy pełni księżyca. Choć na żer wychodzą samotnie, kiedy czują się zagrożone, wzywają na pomoc wilki. Wilkołaki rzadko jednak muszą się do tego uciekać, gdyż mało kto jest w stanie stawić im czoła. Ogromna prędkość, ostre pazury i zdolność do regeneracji czynią z nich niezwykle groźnych przeciwników. W starciu z wilkołakiem wiedźmin powinien posługiwać się mieczem pokrytym olejem przeciw istotom przeklętym bądź czarcią purchawą. Klątwę ciążącą na wilkołaku można czasem odczynić. Nie ma jednak na to uniwersalnej metody. Wiedźmin, który chciałby podjąć się takiego zadania, musi się więc uzbroić w cierpliwość i solidną kolczugę. Bestiariusz. Ogrowata. Zrobimy tak. Weźmiemy wielki pal, ostrugamy go i wbijemy cyklopowi w oko, a potem wyjdziemy z jaskini przebrani za owce. Co tu może się nie udać? Odestaka, podróżnik zmarły tragicznie na Spikerug. Cechą wyróżniającą cyklopa jest pojedyncze umiejscowione na środku twarzy wielkie oko, a także kolosalny rozmiar, ogromna siła i absolutna nienawiść do wszystkich ludzi. Goliat. Wedle legendy Goliat był kiedyś rycerzem, który sprzeniewierzył się ślubom, za co został ukarany przez panią jeziora. Zaklęty w olbrzyma uciekł w góry i schodził w niziny kilka razy do roku, gdy przycisnął go głód. Nie wiadomo, ile w legendzie jest prawdy. Faktem jest natomiast, że ten groźny olbrzym samotnik zabijał i pożerał pasterzy równie chętnie jak owce i cieszył się tak złą sławą, że guwernantki straszyły nim niegrzeczne dzieci. Goliat, mimo że uchodził za dzikiego, wprawnie posługiwał się prostymi narzędziami, a ponieważ odznaczał się nieprzeciętną siłą, każdy przedmiot w jego rękach stawał się zabójczą bronią. W starciu z Geraltem Goliat wymachiwał kamieniem młyńskim i każdy jego cios był prawdziwie druzgocący. Szczęśliwie wiedźmin miał już pewną wprawę w zabijaniu olbrzymów i poradził sobie z Goliatem przy nieocenionej pomocy trzech rycerzy: Miltona de Perak-Peran, Palmerina de Launfala i Galuma de Launfala. Hagubman. No słyszał to kto, żeby potwór drogę wozem zastawił i czekał przyczajony psi syn? Przecie one za głupie są na to. Egil, wojownik z Hindarsfjall. Niezwykłe nakery są tchórzliwe i słabe, atakują zawsze w grupie, a i to jedynie przy dużej przewadze liczebnej. Czasem jednak trafia się wśród nich osobnik górujący nad resztą, zarówno siłą, wytrzymałością, jak i sprytem. Takie nakery zwykło się nazywać wojownikami, choć jest to nazwa nieco myląca. Wojownik bowiem walczy honorowo, twarzą w twarz. Te wyrośnięte nakery zaś działają bardziej jak zabójcy, uderzają zdradliwie z zaskoczenia od tyłu, bądź kiedy przeciwnik odsłoni się, wyprowadzając atak. Całe szczęście, podobnie jak inne nakery, wojownicy są wrażliwi na wszystkie znaki, a ich ciosy łatwo sparować bądź skontrować. Taki właśnie Necker wojownik, zwany Hagubmanem, zamieszkał w okolicy wsi Larvik na Hindarsfjall i nie byli w stanie go pokonać nawet najbardziej waleczni wyspiarza. Ale Wiedźmin to zupełnie co innego.
Lodowaty gigant. Uciekłem w życiu jeden raz przed lodowym gigantem. I wiesz co? Nawet się tego nie wstydzę. Rasmund Kwalkia. Drużynnik klanu Tordaroch. Potężny, prastary potwór, obecnie rzadszy niż smoki. Z wyglądu przypomina człowieka, tylże sinego, zimna i wyższego niż drzewo. Mimo że jest istotą rozumną, wszelkie próby komunikacji z nim kończą się jednaką, szybką i bolesną śmiercią. Nekkar. Uważajcie wszech, waszmoście, bo pod mostem zalęgły się Nekkary. Jak przejedziecie w grupie, bez zatrzymywania się nie ma się czego bać. Ale jeśli wam Ośka w wozie pójdzie, jeśli was tam ostawią, zamknijcie oczy i módlcie się do Melitele. Kurt Hammerbach, strażnik miejski z Wengerbergu. Pojedynczy Nekkar jest niegroźny. 5 jest już niebezpiecznych. 10 będzie w stanie zabić nawet doświadczonego woja. Szczególnie groźne są większe, silniejsze osobniki, zwane wojownikami, oraz rzadsza odmiana Nekkarów, czyli stuchacze. Nekkary i stuchacze żyją w ciemnych lasach, wilgotnych parowach i zacienionych kotlinach. W koloniach liczących od kilkunastu do kilkudziesięciu osobników. Leża zakładają w głębokich jamach połączonych wąskimi tunelami. Są w stanie przemieszczać się błyskawicznie tymi korytarzami w obrębie kolonii i jej najbliższego otoczenia. Nekkary uderzają zawsze całym stadem z zasadzki. Starają się jak najszybciej otoczyć ofiarę i odciąć jej drogę ucieczki. Na szczęście ich atak jest przeważnie niezorganizowany, jako że Nekkary nie grzeszą odwagą, a poszczególne osobniki wahają się chwilę zanim przemogą strach i rzucą się na wroga. Walcząc z nimi można wykorzystać ów moment niezdecydowania, zabijając jak najszybciej co bardziej zuchwałe sztuki, a w drugiej kolejności atakując te, które trzymają się z tyłu. Troll lodowy. Uchucha, nasza zima zła. Szczypie w uszy, śniegiem pruszy, lodowe trole po polach gna. Pieśń lodowa zasłyszana w północnym Kaedwen. Wyprawy na zaśnieżone szczyty nigdy nie są bezpieczne. Można poślizgnąć się, spaść w przepaść, zostać przysypanym przez lawinę, albo natknąć się na lodowe trole. W odróżnieniu od mieszkających w niższych partiach gór troli skalnych, te żyjące w wiecznym mrozie potwory w człowieku widzą tylko i wyłącznie smakowito mięso. Być może wynika to z tego, iż żyjąc wśród niedostępnych grani, trole lodowe nie wpadały na ludzi dość często, by opanować podstawy wspólnej mowy. Wedle innej opinii ukształtował je tak surowszy klimat panujący w najwyższych partiach gór. W tej krainie nigdy nie kończącej się zimy przeżyć jest tak trudno, że nie ma miejsca na litość czy wyrozumiałość. Jakby nie było, lodowe trole są okrutniejsze od swych skalnych krewniaków. I choć stosują podobną taktykę polegającą na rzucaniu ciężkimi kamieniami i używaniu w bezpośrednim zwarciu potężnych pięści, są wytrzymalsze i silniejsze, a przez to też groźniejsze. Tak jak i skalne trole, plecy mają pokryte grubym pancerzem, który chroni je przed zadawanymi od tyłu ciosami, a znaczna masa sprawia, że są niewrażliwe na znak Ard. Należy mieć się przed nimi na baczność, zwłaszcza w trakcie śnieżnych burz. Wówczas bowiem wzmocnione panującym mrozem walczą ze zdwojoną siłą. Troll skalny. Powiedz zagadka, tylko prosta, bo jak nie, to bum w łeb. Troll skalny z jaskiń na Undvik. Jeśli wysoko w górach zobaczysz ruszające się kamienie, nie przecieraj oczu, tylko wyciągnij miecz. Najpewniej masz przed sobą skalnego trola. Co prawda nie każde spotkanie z tym potworem kończy się walką.
Trole, choć niezbyt inteligentne, są jednak rozumne, ale lepiej przygotować się na najgorsze. Inaczej można skończyć jako wkładka do zupy. Trole używają bowiem ognia i prostych narzędzi. Część z nich opanowała nawet podstawy wspólnej mowy. Choć lingwistyczne niuanse rodzaju koniugacji czy deklinacji im umykają, mają słabość do zagadek, rymowanek i wszelkiego rodzaju gier słownych, co przy odrobinie sprytu można wykorzystać na swoją korzyść. Jeśli jednak już dojdzie do walki, trzeba wystrzegać się kamieni, które trolle ciskają z wielką siłą i zaskakującą precyzją, oraz potężnych, ciężkich pięści, którymi potrafią wgiąć najprzedniejszy nawet napierśnik czy kirys. Jako że ich grzbiet pokryty jest grubą warstwą skalnych narośli, ciosy zadane od tyłu nie czynią im prawie żadnej szkody. Należy więc walczyć z nimi twarzą w twarz, najlepiej za pomocą miecza pokrytego świeżo sporządzonym olejem przeciwogrowatym. Relikty. Bies. Z żalem informuję, że syn waszej książęcej mości natknął się w trakcie polowania na biesa. Zginął na miejscu wraz z Giermkiem, przewodnikiem, drużyną, chłopami, którzy szli w nagonce oraz psami. Kavin Jell, zarządca posiadłości Villepin pod Wyzimą. Bies to chodząca góra mięśni zwieńczona rogatym, pełnym ostrych kłów pyskiem. Podobnie jak jego rzadszy kuzyn, bukacz, żyje w gęstych puszczach, na moczarach i bagniskach. Kiedy może, unika ludzi, zaś kiedy nie może, zabija ich. I to bez większej trudności. Biesy i bukacze są niezwykle groźne, choćby z racji swych rozmiarów. Jeden cios potężnej łapy wystarczy, by zabić konia wraz z jeźdźcem zakutym od stóp do głów w blachy. Ogromna masa czyni go też zupełnie niewrażliwym na ard. Nawet wyspecjalizowany w znakach wiedźmin nie przesunąłby go za jego pomocą choćby o cal. Co więcej, zadanie biesowi rany z czasem same się zasklepiają. Jakby tego było mało, bies w walce polega nie tylko na sile i wytrzymałości, może bowiem też posłużyć się bardziej wyrafinowaną bronią, umiejscowionym na środku czoła trzecim okiem, którym jest w stanie wprowadzić swe ofiary w stan hipnozy. Nie widzą one wówczas niczego poza tym gorejącym ślepiem i zwykle jest to ostatnia rzecz, jaką zobaczą przed śmiercią. Jedyną słabą stroną biesa jest strach przed głośnymi wybuchami. Petardy, takie jak samum czy czarcia purchawa, są więc wielce przydatne w walce z tym potworem. Dodatkowo pokrycie ostrza olejem przeciw reliktom może zwiększyć nieco szanse na zwycięstwo, albo chociaż wyjście ze starcia żywym. Borowy. Zbierałam jagody jak zawsze o tej porze roku, kiedy nagle drzewa zaszumiały i zobaczyłam to dziwo. Fragment wypowiedzi kobiety wracającej z lasu. Borowy to podgatunek potwora zwanego leszym. Można się na takiego natknąć w ostępach leśnych. Zwyczajowo nie rzucają się od razu na ludzi, ale rozdrażnione bywają straszne, a że siła w nich jest wielka, to i spustoszenie potrafią zrobić. Zeżreć może tak dużo, że na tęgich weseliskach tyle mięsiwa nie podają na stoły. Każdy borowy ma władzę nad roślinami i jest z nimi związany. Jeśli więc ktoś niszczy rośliny w jego domenie, natychmiast przybywa, by ukarać szkodnika. Bożątko. Jeszcze nie tak dawno okolice chłopskich sił pełne były przyjaznych stworzeń i opiekuńczych duchów. Dziś niemal niemożliwością jest spotkać skrzata, jaroszka czy mamunę. Pierwsze zawsze odchodzą bożątka. Taka jest cena postępu cywilizacyjnego. Z wstępu do utraconego świata. Pióra mistrza, do regaraja.
bożątka albo ubożątka, często mylone z jaruszkami. Są leśnymi stworzeniami mieszkającymi w norach i spróchniałych pniach drzew, zawsze w pobliżu osad ludzkich. Z wyglądu i zachowania przypominają dzieci. I jak dzieci, zawsze skore są do psikusów. Ubożęta są istotami terytorialnymi i roztaczają opiekę nad wszystkim, co żyje na ich obszarze. Troszczą się zarówno o ludzi, jak i o zwierzęta, ale będąc z natury stworzeniami płochliwymi, starają się pozostać niewidoczne. Bożątka przyciąga radość i niewinność, dlatego lubią towarzystwo dzieci i najczęściej ukazują się właśnie im. Istoty te są zaradne i pracowite, chętnie wyświadczają podopiecznym drobne przysługi, a w zamian oczekują szacunku i zapłaty w postaci jedzenia albo zużytych sprzętów. Łatwo je zrazić grubijaństwem, niewdzięcznością lub po prostu wścibskością. Bożątka nie lubią ponadto zgiełku, dlatego jeśli objęta ich opieką wieś stanie się zbyt ludna, a jej mieszkańcy zapomną o dawnych zwyczajach, porzucają swój dom na zawsze i odchodzą w siną dal. Chochlik. Naprawdę chcesz zobaczyć, jak wygląda wściekły wiedźmin? A ty? Zasłyszany na ulicach Nowigradu. Chochlikiem dręczącym nowigradzkich kupców okazał się Doppler. Te potwory unikają zwykle konfrontacji. I dobrze, bo przyparte do muru są niezwykle groźne. Walcząc z nimi, stają się czasem naprzeciw samemu sobie, przeciw własnym umiejętnościom i doświadczeniu, ale też wadom i słabościom. O wyniku starcia decyduje zatem przypadek, łut szczęścia bądź przeznaczenie. Tym razem pojedynek wygrał wiedźmin, postanowił jednak wypuścić pokonanego Dopplera. W odróżnieniu od innych potworów kierowały nim bowiem szlachetne pobudki. Czart. Czart jest mniejszy od biesa, prawda, ale wciąż dość duży, żeby cię zabić. Agnes Isla, zielarka z czarnego lasu. Czart to nieco mniejszy kuzyn biesów i bukaczy. Kto jednak myśli, że z racji mniejszych rozmiarów nie należy się go obawiać, jest winny błędu. Z gatunku tych, które popełnia się tylko raz w życiu. Żyjące w gęstych kniejach i puszczach czarty należą do najgroźniejszych potworów znanych człowiekowi. Legendy mylą niekiedy czarta z Sylwanem, przypisując mu umiejętność mowy, dwunożną postawę i skłonność do wyżerania kapusty, psot oraz czynienia drobnych szkód w gospodarstwie. Pojawienie się w okolicy prawdziwego czarta szybko weryfikuje te opowieści. Stwory te nie mówią, poruszają się na czterech nogach, a ich psoty polegają raczej na zniszczeniu obejścia i zżarciu wszystkiego, co się da, poczynając być może faktycznie od kapusty, lecz kończąc na drobiu, trzodzie, podwórkowym burku i samych gospodarzach. Czarty walczą mało finezyjnie, ale za to skutecznie. Szarżują prosto na przeciwnika i starają się obalić go na ziemię ciosem zadanym rogatym łbem. Przewróconego wroga gryzą, kopią i uderzają potężnymi łapami. Ze względu na swe rozmiary są w dużym stopniu niewrażliwe na efekty znaku ARD, a zdolności regeneracyjne pozwalają im wylizać się nawet z poważniejszych ran w zaskakująco szybkim tempie. Doppler. Przesyłka? Wasz brat odebrał. Słowo daję, podobne do was, jak hola. Gdzie biegniecie? Hanna Kluger, pocztmistrzyni. Dopplery, zwane też wexlingami oraz mieniakami, to istoty, które potrafią przybrać kształt dowolnego humanoida czy zwierzęcia. Taka przemiana nie jest iluzją, którą można rozproszyć stosownym zaklęciem, lecz autentyczną i całkowitą metamorfozą. O obecności Dopplera nie ostrzegą więc amulety ochronne ani wiedźmińskie medaliony. Ta cecha połączona z nieprzeciętnym sprytem i inteligencją
czyniłaby z Dopplerów wybornych zabójców czy złodziei. Gdyby nie to, że są z natury dobroduszne, strachliwe i za wszelką cenę unikają rozlewu krwi. Duch lasu. Obraziliśmy go, Sven. Duch lasu mści się na nas. Mówi, że zboczyliśmy ze starej ścieżki. Harald Sverlund. Niektóre potwory są tak potężne, że ludzie zaczynają oddawać im boską cześć. Tak było w przypadku Leszego zamieszkującego pradawne lasy, okalające wieś Ferlund. Starszyzna osady była wręcz przekonana, że potwór roztacza nad miejscowymi opiekę, broni przed wrogami, uczy sztuki myślistwa. Wiedźmin miał jednak wątpliwości. Lesze są okrutnymi potworami i starożytny osobnik mieszkający w puszczy pod Ferlund z pewnością nie był wyjątkiem. Geralt wiedział, że jeśli zdecyduje się uwolnić mieszkańców wsi od rzekomego opiekuna, nie będzie to łatwe zadanie. Leszy, zwany duchem lasu, był na tyle potężnym osobnikiem, że zapewne opanował sztukę naznaczania. Oznaczało to, że pośród mieszkańców Ferlund znajdowała się ta osoba, którą potwór wypełnił swoją esencją. Póki takiego nieszczęśnika nie wygna się bądź nie zabije, Leszy zawsze będzie się odradzać w pobliżu swego leża. Nie lada wyzwaniem będzie też sama walka z Leszem. Potwór miał posłów wśród mieszkańców lasu. Mógł więc wezwać na pomoc wilki, kruki, a nawet drzewa. Całe szczęście miał też słaby punkt. Wrażliwość na płomienie, w tym znak Igni. Ostatecznie jednak do starcia nie doszło. Choć Wiedźmin wiedział, że Leszy jest mniej dobroduszny niż chciałaby tego starszyzna, uznał, że zabicie go wyrządziłoby więcej złego niż dobrego. Klucznik. Są na niebie i na ziemi rzeczy, o których nie śniło się filozofom. Bartolomeo Dares. Po próbie skontaktowania się z bytem z innej płaszczyzny egzystencji i zamknięciu w azylu dla obłąkanych. Klucznik służył z obojętnością golema, a w czasie walki był równie efektywny, co w czasie pracy. Nie czuł bólu, a każdy zadany cios wręcz oddawał mu siły. Podobnie jak każde trafienie Geralta dzierżoną łopatą. Co więcej, klucznik potrafił przywoływać potępione dusze z grobów i leczył się, wchłaniając je. Wiedźmin z trudem unikał straszliwych ciosów jego broni, a jedyna okazja na zranienie stwora nadarzała się, gdy ten wbijał łopatę w ziemię, by zaczerpnąć telurycznej energii i porazić nią przeciwnika. Istota nazywana klucznikiem. Istota nazywana klucznikiem została wezwana do rezydencji Von Evreków z innego świata i była stworzeniem, które można nazwać demonem. Ze sprawą magii klucznik zmuszony został do posłuszeństwa. Miał dbać o dom i chronić go przed intruzami. Z zadania tego wywiązywał się z pedantyczną dokładnością. Dbał o kwiaty, dokonywał napraw, utrzymywał obejście w porządku, a gdy na terenie rezydencji pojawiali się intruzi, zabijał ich i zakopywał w równo wykopanych grobach na terenie okalającego dworek ogrodu. Leszy. W tym lesie się nie poluje, nigdy, choćby wieś umierała z głodu. Mściwój. Sołtys Sioła, Poszczowa, Dolnym Aedrin. Leszego można spotkać w gęstych, prastarych lasach. Występuje samotnie, jest skrajnie terytorialny, niezwykle ciężki do wytropienia i przebiegły. Posługując się wrodzoną magią, kontroluje żyjące na jego terenie zwierzęta i rośliny, co czyni go wymagającym przeciwnikiem. Stare osobniki, zwane starożytnymi leszymi, stanowią szczególne wyzwanie. Morwód.
zjadł tylko wnętrzności. Wybredny. Geralt z Rivii. Choć Morwood nie miał żadnych problemów z zabiciem skaligijskich wojów, musiał w końcu uznać wyższość Wiedźmina. W pewnym momencie próbował nawet chronić się ucieczką, ale to tylko odsunęło w czasie nieuniknioną śmierć od srebrnego miecza. Charley. W trzewiach ziemi żyją stworzenia dziwne i śmiertelnie groźne. Gdyby z jakiegoś powodu postanowiły zdobyć świat podsłoneczny, wszyscy zginęlibyśmy podczas pierwszego dnia ich inwazji. Ramus Venderac, mahakamski sztygar. Większość swojego życia Charleye spędzają głęboko pod ziemią i ludzie nie mają z nimi do czynienia. Zdarza się jednak, że potwór wykopuje się na powierzchnię i pożera przebywających w pobliżu ludzi. Prócz tego część Charleyów kopie swoje tunele płytko pod powierzchnią ziemi, podkopując fundamenty budynków i wywołując wstrząsy. Ponieważ Charleye są ślepe, orientują się w otoczeniu, wyczuwając drgania i nasłuchując dźwięków. Najlepszą więc taktyką podczas spotkania z tym potworem jest rzucenie czymś ciężkim lub hałaśliwym w najbliższą solidną ścianę lub mur i odmawiana w myślach modlitwa o to, by potwór w rozpędzie walnął we wspomnianą przeszkodę i sam się znokautował. Charley od cesarza Nilfgaardu. Walki gladiatorów na arenach są w Nilfgaardzie popularną rozrywką. Zazwyczaj zmagają się ze sobą wyszkoleni w tym celu niewolnicy. Zdarza się jednak, że mistrzowie aren wystawiają przeciw ludziom potwory. Charley, z którym musiał zmierzyć się Geralt na polach turniejowych, był właśnie prezentem od cesarza dla jego krewniaczki, księżnej Anny Henriety. Schwytanym za młodu i przygotowanym przez nilfgaardzkich poskramiaczy. Nie znaczy to, że był oswojony. Jego dzikość i wrodzona zajadłość nie zostały stępione. Jak wszystkie osobniki z tego gatunku, był ślepy, ale bezbłędnie rozpoznawał umiejscowienie przeciwników dzięki zmysłowi echolokacji. Charley miał pancerną i trudną do przebicia skórę. Potrafił zwinąć się w kulkę i szarżować na przeciwnika. Jego słabym punktem był jednak brzuch, który czasami odsłaniał po nieudanej szarży. Ostatecznie po długiej walce Geralt pokonał Charleya, a gdy księżna wezwała z trybun, by dobił potwora, odmówił dobicia stworzenia, nie chciał bowiem odbierać mu życia ku uciesze gawiedzi. Wiedźmy. Dalej, dalej, siostry wiedźmie. Czarodziejski krąg za wiedźmy. Od tak, o ta, tak. Trzykroć tak i trzykroć spad. Macbeth, akt pierwszy, scena pierwsza. W trudno dostępnych zakątkach świata żyją istoty starsze niż ludzie, nieznane akademikom i czarodziejom. Do takich stworzeń zaliczają się wiedźmy z krzywuchowych moczarów. Nikt nie zna ich prawdziwych imion, nie wiadomo również, do jakiego gatunku się zaliczają. Prości ludzie nazywają trzy siostry Przątką, Kuchtą i Szepciuchą. Mówią na nie Panie Lasu albo Dobrodziejki. Wiedźmy są udzielnymi władczyniami Velen, które wspierają mieszkańców tej biednej krainy, a w zamian wymagają bezwzględnego posłuszeństwa. Władają potężną magią, ale inną niż czarodziejki. Ich moc pochodzi z wody i ziemi, a one same związane są z krainą, w której żyją. Wiedźmy słyszą wszystko, co dzieje się w ich lasach. Potrafią przewidzieć przyszłość, kształtować ludzkie losy. Szafują błogosławieństwami i przekleństwami. Wiedźmy uchodzą za nieśmiertelne. Dzięki magicznym wywarom nie starzeją się i potrafią przybrać postać młodych kobiet. Wywary i magiczny związek z ziemią, na której żyją, zapewniają im również nadludzką krzepę
i żywotność. Wyjedz. Przychodzę w sprawie zlecenia. Wiecie, co to za potwór? Musi strasznie wielki, bo tuzin wilków utłukł. Zasłyszane w Zalipiu. Nigdzie na świecie nie ma chyba tyle różnej maści potworów, co w Velen. Ma to jednak swoje dobre strony. Bestie zmuszone są konkurować o terytorium, więc często zamiast polować na ludzi, walczą same ze sobą. W takiej bratobójczej walce przodował wyjątkowo silny i agresywny czart, zwany Wyjcem, który w przeciągu kilku zaledwie dni nie dość, że rozszarpał całą watahę wilków, to jeszcze zabił znacznie większego od siebie biesa. Rzeczywiście, Wyjec był niezwykle groźnym przeciwnikiem. Każdy jego cios mógł okazać się ostatnim. Tylko ciężka zbroja bądź wiedźmiński znak QN mogły ochronić przed rozległymi obrażeniami. Szczególnie należało wystrzegać się jego szarży, a kiedy tylko możliwe, atakować potwora od boku. Geralt pokonał Wyjca z najwyższym trudem. Gdyby nie to, że po licznych starciach ze swoimi kuzynami potwór był już osłabiony, walka mogła zakończyć się porażką. Na okaz tego taka, że gdzie dwa potwory się biją, tam wiedźmin korzysta. Trupojady. Abaja. Wiele brzydactw znajdowałem w sieciach. Mureny, minogi, płaszczaki. Ale czegoś takiego nie widziałem. Bjork, szkutnik z Kaertrolde. Zatoka przy zamku Kaertrolde owiana była złą sławą. Rybakom, którzy zarzucali tam sieci, zdarzało się nie wracać z połowów. Coś ściągało wioślarzy za burtę drakkarów, wywracało łodzie. Miejscowi o wszystkie te problemy obwiniali diabły morskie. Jak na Skellige nazywa się utopca. Prawda okazała się jednak znacznie gorsza. W pieczarach pod klifami Kierak miała leże baba wodna. Stara, doświadczona sztuka. O potężnych pazurach, które przełamią każdą gardę. Potrafiąca oślepić atakiem z dystansu. Rozszarpać błyskawicznym kontratakiem. W starciu z nią przydadzą się znaki Erden, żeby ją spowolnić, i Quen, żeby ochronić się przed jej ciosami, a także duża doza szczęścia. Całe szczęście wiedźmin miał już w zanadrzu kilka sztuczek. Maskując swój zapach, był w stanie zaskoczyć potwora z zatoki, a następnie go zgładzić. Algul. Algul to taki przechuj wśród guli. Jarpen Zigrin, krasnoludzki wojownik. Algul różni się od zwykłego gula rozmiarem, siłą, umaszczeniem i, co najważniejsze, sprytem. Podczas gdy gule i graveiry są prymitywnymi istotami, niezdolnymi do zaplanowania najprostszej nawet zasadzki, algule oraz ich odmiany, takie jak cmentary, potrafią być wyrachowane, a przez to znacznie bardziej niebezpieczne. Gule zdają się to dostrzegać, dlatego pozwalają algulom i cmentarom na przewodzenie swym sforom. Watacha pod ich przywództwem staje się często postrachem okolicy. Gule atakują wtedy nie tylko pojedynczo podróżnych, ale także całe grupy, czy nawet samotne gospodarstwa. Napotkawszy takie stado, algula należy wyeliminować w pierwszej kolejności jako przewodnika i dopiero wówczas skupić się na reszcie potworów. Szczególnie trzeba na algule późnym wieczorem i nocą. Wówczas bowiem walczą ze stłoną siłą. W trakcie starcia algule i cmentary próbują przewrócić przeciwnika na ziemię, by reszta stada mogła dokończyć dzieła, rozszarpując go na strzępy. Podobnie jak zwykły gul, raniony algul wpada w szał i atakuje ze ślepą furią. Doświadczony wiedźmin wie, by zejść mu wtedy z drogi i zadać cios od tyłu. Niedoświadczony zaś często dochodzi wówczas do krańca swej ścieżki.
Baba cmentarna. Jednego ludzie mogliby się nauczyć od gnomów. Kremowania zwłok. Przecież zakupywanie trupów pod wsią to jakby potwory do domu zapraszać. Pół biedy, jak truchło wywęszą gulę, nażrą się i pójdą dalej. Ale nie daj Bóg, koło żałobnika zalęknie się baba cmentarna. I nieszczęście gotowe. Jacques de Villepin, Akademia Oxenfurka. Rzadko który potwór nosi tak adekwatne imię jak baba cmentarna. Jak wskazuje nazwa, z wyglądu przypomina kobietę, tyle że starą i zdeformowaną. Występuje prawie wyłącznie w pobliżu nekropolii i pobojowisk. Baba cmentarna żywi się głównie ludzkim ścierwem, w szczególności zaś zgniłym szpikiem, który wylizuje z kości za pomocą długiego, chwytnego języka. Kiedy jednak baba zeżre wszystkie trupy, sama zabija ludzi, a następnie grzebie ich na cmentarzu i czeka, aż zaczną się rozkładać. Baba wodna. Mówi się, że baby wodne są żonami utopców. Skoro tak, to nie dziwię się, że takie z nich skurwysyny. Szymcha z odmętów. Niektóre opowieści mówią o tym, jak wodne baby i wodnice zwabiały podróżnych do swoich zbudowanych na bagnach chatynek, udając zapłąkane starowinki. W istocie tylko ktoś bardzo pijany lub ślepy mógłby pomylić jej śmierdzące szlamem i padliną leże z przytulnym schronieniem, a potwora z babcią. Pomarszczone i pokryte brodawkami ciało wodnej baby mierzy bowiem niemal 2 metry i cuchnie mułem i rybami. Z karku sterczą jej długie na 2 piędzi kostne wyrostki, a obrazu dopełniają włosy jak wiecheć wodorostów i szpony, których nie powstydziłby się wilkołak. Gul. Chodzą gule koło drogi, zeżrą ręce, zeżrą nogi, zeżrą ciebie calutkiego, więc uważaj, ty, kolego. Rymowanka dziecięca. Ciężko opisać gule i grawery. Z jednej strony przypominają człowieka, ale z drugiej stanowią jego całkowite zaprzeczenie. Choć ręce i nogi mają ludzkie, chodzą na czworakach, niby psy czy borsuki. Choć mają twarze jak zwykli mężczyźni, na próżno szukać u nich śladu jakichkolwiek uczuć, rozumu czy choćby iskry świadomości. Kieruje nimi tylko i wyłącznie jedno. Niezaspokojone łaknienie świeżego ludzkiego ścierwa. Gule i ich gruźniejsza odmiana, grawejry, żerują zwykle w małych grupach, którym przewodzi czasem algul. Jako że gustują w świeżym ludzkim ścierwie, spotkać je można przede wszystkim w okolicach cmentarzy, krypt, katakumb i innego rodzaju nekropolii, a także w pobliżu pobojowisk. Kiedy tylko nadarzy się okazja, polują też na żywych, zwłaszcza jeśli mają przewagę liczebną. W pojedynkę gule są mało groźne dla wyszkolonego wiedźmina. Należy jednak pamiętać, że zraniony osobnik potrafi wpaść w szał. Atakuje wówczas zaciekle, nie dbając o własne bezpieczeństwo i ewentualne obrażenia. Warto też mieć na uwadze, że gule i grawery są szczególnie groźne tuż po zachodzie słońca i w nocy. Ignis Fatus. Panie, uważajcie, bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Lesław, Popacz Torfu. Bestią, która zaległa się na torfowiskach Velen, był stary mglak. To długowieczne potwory. Niektóre dożywają nawet 200 lat, a z każdym kolejnym rokiem stają się coraz groźniejsze. Ich ciosy stają się tak potężne, że nie sposób ich zablokować. Stają się tak szybkie, że nawet Irden nie jest w stanie ich spowolnić. Co więcej, potrafią zupełnie rozpłynąć się we mgle, a następnie znienacka uderzyć, zabijając każdego, kogo nie ochroni ciężka zbroja albo znak UN.
Stary Mglak okazał się niezwykle biegły w sztuce iluzji. Tak chytrej bestii mógł stawić czoła tylko profesjonalny zabójca potworów, biegły zarówno w mieczu, jak i w czarach. Mglak. Jeśli na bagnach zastanie cię noc, nie ruszaj się i czekaj świtu, choćbyś miał stać po pas w wodzie i oblazły cię pijawki, a nade wszystko, jeśli zobaczysz we mgle jakieś światła, nigdy, przenigdy nie idź w ich stronę. Johannes Strud, przewodnik. Mgła to wielki wróg podróżnika, łatwo w niej zgubić drogę. Płynąć na skałę, ale to nic w porównaniu z potworem, który czasem w niej czyha, mglakiem. Choć ta bestia ma potężne ramiona i pazury ostrzejsze niż zerlikańskie kindżały, to nie one czynią ją naprawdę groźną, lecz umiejętność zwodzenia, mamienia, mieszania w głowie. Czasem, zamiast atakować, mglaki doprowadzają swą ofiarę do szaleństwa, bądź zapędzają ją na grząskie mokradła i czekają cierpliwie, aż utonie w mulistej wodzie. Parszywiec. Jaże myślał, że to kupa zgniłego mięsa, a to zaczęło się ruszać. Thibaut z Beklar. Parszywce są większymi i silniejszymi kuzynami zgnilców. Ciała tych obrzydliwych, człekokształtnych stworzeń pokryte są jedynie zgniłymi strzępami skóry, pod którymi kryją się równie przegniłe mięśnie, oblegające silny i elastyczny kościec. Parszywce, które żywią się starymi, zgniłymi zwłokami, za ulubione miejsca żerowania obrały sobie dawne miejsca kaźni, zapomniane mogiły i stare pola bitew. Są bardzo agresywne i choć żywią się trupami, napotkawszy człowieka, mogą go zaatakować, dlatego przebywając w pobliżu wyżej wymienionych miejsc, należy zachować szczególną ostrożność. Parszywce żerują zwykle pod ziemią, jednak kiedy wyczują zapach człowieka, w ciągu zaledwie kilku sekund wygrzebują się na powierzchnię i atakują potencjalną ofiarę. Podczas walki z nimi nie wolno zapominać o specjalnych kostnych kolcach, ostrych jak brzytwy, w wypustkach kośćca. Gdy potwór jest bliski śmierci, jego ciało, ze względu na nagromadzone w nim gazy oraz enzymy, eksploduje, wyrzucając odczepione kolce na duże odległości, czyniąc je ostatnią, śmiertelną bronią. Aby ustrzec się przed obrażeniami od kolców, należy zastosować znak UN. Utopiec. Nad wodą musisz być cicho. Po pierwsze, żeby nie wypłoszyć ryb. Po drugie, żeby nie zwabić utopców. Janeck z Blaviken, rybak. Utopiec przypomina z wyglądu trupa, który długo leżał w wodzie. Ma niezdrowy kolor, siny albo zielonkawy, ocieka śluzem i szlamem. Śmierdzi zgnilizną i mułem. Z tego powodu uważa się, że utopce, a także ich bardziej niebezpieczni krewniacy, jak wodniki, błotniki czy topielce, powstają z ciał nieszczęśników, którzy zatonęli w płytkiej wodzie, zagubionych wędrowców, pijanych chłopów, którzy zboczyli z wijącej się przez bagna ścieżki, czy dzieci, które w trakcie zabawy wypłynęły zbyt daleko od brzegu. Jak wiele innych wierzeń o potworach, i to jest jednak fałszywe. Z daleka utopce rzeczywiście przypominają człowieka, ale wiedźmini, którzy mają wątpliwy przywilej oglądać je często z bliska, donoszą o licznych anatomicznych różnicach. Pokryta łuską skóra, skrzela czy płetwa grzbietowa sugerują, że utopce i pokrewne im istoty są zupełnie odrębnym gatunkiem. Wspomniane przystosowania sprawiają, że utopce są świetnymi pływakami. Zamieszkują zwykle muliste wody przybrzeżne, stawy i jeziora. Często można spotkać je przy osadach ludzkich, które są dla nich świetnym źródłem pożywienia. Jako że utopce są z natury tchórzliwe, na ogół zadowalają się wygrzebanymi ze śmieci resztkami albo zwierzęcym ścierwem,
Jeśli jednak na ich terytorium zapuści się samotny podróżnik czy nieuważny rybak, spadlinożerców zmieniają się w drapieżniki. Atakują wówczas błyskawicznie z zaskoczenia, starając się ofiarę wciągnąć pod wodę i utopić. Jeśli nie są głodne, zdobycz przetrzymują kilka dni pod wodą, czekając aż posiłek odpowiednio skruszeje. Utopce są szczególnie groźne o zmierzchu, nocą i o świcie, zwłaszcza jeśli akurat pada deszcz. Wówczas zdarza im się zapuścić w głąb lądu. Utopce, wodniki, bagienniki i topielce żyją w zgniliźnie i szlamie, wykształciły więc silną odporność na trucizny. Mimo człowieczego kształtu są istotami prymitywnymi, które inteligencją nie przewyższają karasia czy szczupaka. Dlatego też zaklęcia oddziałujące na umysł, w tym Axi, są wobec nich nieskuteczne. Z drugiej strony są niezwykle wrażliwe na czary oparte na żywiele ognia, takie jak Igni. Wicht. Mówi się, że martwi lubują się w ciszy. Nie wiem jak martwi, ale wichty na pewno. Heinrich von Grott. Chociaż wicht nie wygląda na szczególnie przyjazną istotę, to nie należy też do stworzeń otwarcie wrogich i pozostawionych w spokoju nie powinien stanowić poważnego zagrożenia. Najczęściej, bardziej od walki, interesuje go zawartość jego kociołka, w którym waży mikstury. Gatunek ten zamieszkuje głównie kurhany. Bywa też spotykany w okolicach cmentarzy i innych zbiorowych mogił. Okresy zimne. Wichty spędzają w stanie letargu, bardzo podobnym do ludzkiego snu. Prowadzą żywot ściśle samotniczy. Praktycznie nie zdarza się, by stworzenia te występowały w grupach. Kiedy jednak zakłóci się ich spokój, a żeby to zrobić, wystarczy wejść na terytorium, które wicht uznał za swoje, wichty zmieniają się w niebezpiecznych przeciwników i chociaż są samotnikami, to potrafią przywołać na pomoc inne potwory. Pewnym jest, że jeżeli wicht znajdzie się w niebezpieczeństwie, natychmiast wypluje z siebie ektoplazmatyczny roztwór, który w błyskawicznym tempie przekształca się w kilka barkestów. Będą one posłuszne wichtowi i błyskawicznie rzucą się na tego, kogo uzna on za swojego przeciwnika. Jeżeli któryś z nich zostanie zabity, wicht natychmiast postara się zapełnić tę lukę kolejnym sojusznikiem. Najlepszym sposobem walki z nimi jest atakowanie wichta jako pierwszego, osłaniającego potwory, unieszkodliwiając za pomocą znaku Axi. Wichty są odporne na truciznę, za to wrażliwe na srebro. Najlepiej uchroni nas przed wichtem lamisty spokój i cisza. Fragment rozprawy na temat wichta plamistego Jura Roderika Gilligana. Wicht plamisty to przedstawiciel wytępionego przez wiedźminów podgatunku wichtów. Jest większy od swoich pobratymców, a swoją nazwę zawdzięcza plamom i wyproczynom na skórze. Wicht plamisty gnieździ się najczęściej na zapomnianych cmentarzyskach i pustyniach, rzadziej w opuszczonych ludzkich domostwach, a jego pasją jest sporządzanie wywarów na bazie własnych wydzielin. Nieniepokojony nie wykazuje wielkiej agresji, jeżeli jednak poczuje się zagrożony, potrafi być bardzo niebezpieczny. Wichty plamiste lubią ciepło. Kiedy temperatura spada, często zapadają w letarg. Mówi się, że sposób na ich pokonanie znaleźli wiedźmini. Polega on na rzuceniu znaku Irden. Tak przynajmniej podają wiedźmińskie źródła. Jeśli wiedźmini zarzekają się, że doprowadzili do wyginięcia jakiegoś gatunku potworów, a ktoś inny zarzeka się, że widział jak przedstawiciel owego gatunku nadal chodzi po ziemi i ma się dobrze, to prawdopodobnie mamy do czynienia z klątwą. Klątwą, która została rzucona dawno, dawno temu, zanim jeszcze wiedźmini zakończyli swoją morderczą krucjatę. Wicht plamisty z posiadłości Trastamara był właśnie takim przypadkiem. Okazało się,
że tak naprawdę jest kobietą zaklętą w potwora wiele lat temu za to, że odmówiła wędrowcowi jadła i schronienia. Zgnilec. Pewnie, że cuchnie. Myślałeś, że nazywają je zgnilcami, bo ładnie pachną? Wesemir, instruktor Wiedźmińskiej Szkoły Wilka. Zgnilec wygląda jak rozkładający się, obdarty ze skóry człowiek, którego głowa nabrzmiała od gromadzących się pod czaszką gazów. Ich pojawienie się zwiastuje obezwładniający wręcz smród zgnilizny, któremu zawdzięczają swą dźwięczną nazwę. Groźną odmianą zgnilca jest pożeracz, którego cechuje nienasycony apetyt na ludzkie mięso. Kiedyś zgnilce i pożeracze były rzadkością, dziś jednak w dobie bezustannych mordów i wojen stały się plagą pól bitewnych i okolic dotkniętych zarazą. Choć zgnilec żywi się głównie padliną, czasem atakuje też żywych. Zgnilce żerują zwykle w dużych grupach, stanowią więc wielkie zagrożenie dla samotnych podróżnych, zwłaszcza, że potrafią prześcignąć cwałującego konia. Ciało zgnilca wypełnione jest powstałymi w wyniku procesu rozkładu gazami, które są trujące nawet dla odpornych na większość toksyn i jadów wiedźminów. Co więcej, te wyziewy są też wyjątkowo łatwopalne, co oznacza, że byle iskra, nie wspominając o nieostrożnie rzuconym znaku igni, może wywołać eksplozję. Owy był szczególnie łatwo, gdy zgnilec umiera, a jego ciałem wstrząsają niekontrolowane drgawki. Zgnilce i pożeracze wychodzą na żer o zmierzchu bądź nocą. Wówczas też są najgroźniejszymi przeciwnikami niż za dnia. Żanica. Coś tu się gotuje. To chyba kość udowa dziecka. Geralt z Rivii. Choć baby cmentarne atakują czasem ludzi, żywią się zwykle padliną wygrzebaną z mogił. Niektóre jednak z czasem stają się coraz bardziej śmiałe i bezczelne. W końcu zakradają się do chat, porywają dzieci i zabijają starców. Taki właśnie potwór zaczął dręczyć mieszkańców Zalipia. Wiedźmin wiedział, że starcie z tym potworem będzie wymagające, że będzie musiał wystrzegać się potężnych pazurów, za pomocą których baba cmentarna potrafi przełamać każdą gardę i długiego, jadowitego języka. Zdawał sobie też sprawę, że jej ataki będą tak szybkie, że nawet jego wzmocniony mutacjami refleks może się okazać niedostateczny i że w związku z tym przyjdzie mu posiłkować się znakiem Irden. Co było dalej? Nie trudno zgadnąć. Baba cmentarna dokonała żywota na tym samym żalniku, który dotąd służył jej za żerowisko, a jej truchło zakopano w mogile, którą sama rozgrzebała. Upiory. Bargest. Strzeżcie się grzechu i występku, a gdy odczuwacie pokusę, pamiętajcie, co stało się z mieszkańcami Podgrodzia w zimę, na których spadła plaga bargestów. Kazania na każde święto. Wielebny Jomen z Tretogoru. Prosteczkowie powiadają, że gdy ludzie dopuszczają się szczególnie niegodziwych występków, bogowie zsyłają na nich karę w postaci bargestów, upiornych psów, które prześladują okolicę. Nawet jeśli to prawda, bargesty są zagrożeniem i dla niegodziwców, i dla ludzi prawych, ponieważ atakują jednych i drugich z jednakową zajadłością. Wiedźmini rzadko kiedy wierzą w bogów. Przyznają jednak, że obecność bargestów rzeczywiście zawsze wiąże się z jakimiś krwawymi lub tragicznymi wydarzeniami z przeszłości. Tłumaczą jednak, że bargesty powstają na skutek rzuconej przez kogoś klątwy, a więc skupionej złej woli. Biała dama. Mirko i reszta? Tacy cztery pijaki i nic po nie. Osuszyli parę kufli i uradzili, że jak wespół białą damę przehędożą, to pójdzie w cholerę.
zasłyszane na polach pod Nowigradem. Zjawą, która nawiedziła pola pod Nowigradem, była południca. Musiało łączyć ją z tym miejscem jakieś silne uczucie. Miłość, nienawiść, albo może złość? Jak każdy inny upiór tego rodzaju, zapewne potrafiła tworzyć swe lustrzane odbicia, które nie dość, że zmylały przeciwnika, to jeszcze same wysysały z niego życie. Całe szczęście można było rozproszyć je szybkim ciosem srebrnego miecza. Sama południca przyjmuje na czas walki postać bezcielesną, co czyni zranienie jej prawie niemożliwym, o ile nie złapie się jej w pułapkę za pomocą znaku Irden lub specjalnej petardy. Wówczas, korzystając z tymczasowej przewagi, należy atakować ją silnymi ciosami lub znakiem Igni. Nadto trzeba mieć w pamięci dwa wiedźmińskie porzekadła. Im dłużej walczysz z południcą, tym mniejsza szansa, że przeżyjesz. I tego, kto walczy z południcą, gdy słońce w zenicie, prędko do grobu złożycie. Żądny zemsty upiór zwany Białą Damą długo krążył po polach, mordując każdego, kogo napotkał. Choć kłosy uginały się od ziaren, przerażonym chłopom zaglądał w oczy głód. Wysupłali więc ostatnie oszczędności i zrzucili się na nagrodę dla Wiedźmina. To były dobrze wydane pieniądze. Czasem... A. Kim. Czasem ludzie mają dobre powody, żeby bać się własnego cienia. Sfargmit, Druids Unskellig. Z rąk potworów najczęściej giną ludzie niewinni, spóźnieni kupcy, nieostrożne dzieci, podróżni, wiedzeni w mroczne ustępy lasu niezdrową ciekawością. Wszyscy oni nie muszą się jednak obawiać Hima. Upiór ten wybiera sobie bowiem za ofiary osoby wyjątkowo nikczemne, które dopuściły się okrutnej zbrodni. Dla osób postronnych jest zupełnie niewidoczny i nawet prześladowanym przez siebie ukazuje się niezwykle rzadko. Zwykle jako wysoka, utkana z cienia, humanoidalna sylwetka o długich szponach. Kim nie dąży bowiem do fizycznego starcia, lecz czerpie siłę ze strachu i cierpienia swojej ofiary, przemawiając do niej głosem, który tylko ona słyszy. Popycha ją do aktów przemocy, agresji i samookaleczenia. Kim wykorzystuje najgorsze lęki winowajcy i obraca je w potworne wizje, które powoli doprowadzają ofiarę do obłędu. Osoby dręczone przez Hima często uchodzą za opętane lub pokarane szaleństwem przez bogów. Nawiedzany przezeń człowiek nie jest w stanie spokojnie spać. Męczą go coraz częstsze, niezwykle realistyczne koszmary. Ofiara robi się z czasem coraz bardziej nerwowa. Usiłuje podejmować rozmowę z niewidocznym dla innych widmem. Na przemian błagając je lub grożąc, a niekiedy nawet głośno wyznając swe winy, w nadziei na zakończenie udręki. Działania te nie przynoszą jednak rezultatu, bowiem Him nie odejdzie, zanim nie doprowadzi ofiary do całkowitej utraty zmysłów lub śmierci. Koszmar Iris von Everek. Umysł ludzki jest równie dziki i niezbadany, jak zamorskie krainy. Zamieszkują go groźne byty, lęki, złe wspomnienia, traumy. Przyczajone na skraju świadomości, niczym drapieżnice, czekają na ten moment naszej słabości, by ujawnić się i nas zniszczyć. Arturis Vigo, o istocie uroków i iluzji. Namalowany świat, stworzony w umyśle Iris von Everek, zaludniony był przez postacie z jej wspomnień, ale egzystowały tam również drapieżne stworzenia, będące wcielonymi lękami. Najgroźniejszą z tych istot był największy lęk Iris, który miał twarz jej męża.
Spotkane przez Wiedźmina Eterale wyglądem przypominały Olgierda i walczyły podobną techniką jak on. Grupa 6 istot z początku była przyczajona, z wyjątkiem jednego Eterala, który ruszył do walki z Wiedźminem. Jego śmierć budziła kolejnego przeciwnika, potężniejszego niż poprzedni. I potem aż do końca poległych Eterali zastępowali silniejsi pobratymcy. Geralt musiał uważać, bowiem najmniejsza rana zadana jednemu z wyczekujących stworów sprawiała, że ten ożywiał się i dołączał do starcia. Ostatecznie najlepszą taktyką przeciw koszmarnym stworzeniom okazały się odpowiednio wymierzone kontrataki. Leśnica, czyli że znaczy się ta upiorzyca, to nasza Zula? Bolko, sołtys pod gajów. Mówi się, że żar prawdziwej miłości nigdy nie gaśnie. Jest to niestety prawda. Dlatego właśnie Zula spod gajów, którą nagła śmierć rozłączyła z ukochanym, zamiast zaznać spokoju w zeświatach, wróciła pomiędzy żywych jako upiór, południca, północnica. Walka z tego rodzaju zjawą jest niezwykle trudna. Północnica tworzy bowiem lustrzane odbicia, które dezorientują przeciwnika i pomagają jej w walce. Co więcej, sama przyjmuje niematerialną postać, co czyni ją właściwie niewrażliwą na ciosy. Najłatwiej ją więc pokonać, zastawiając pułapki znakiem Erden, a następnie, korzystając z chwilowej przewagi, atakować wściekle srebrnym mieczem bądź za pomocą igni. Nade wszystko zaś nie należy podejmować z nią walki w środku nocy, gdy księżyc wisi wysoko na niebie. Możliwe, że żądny zemsty upiór wybiłby w końcu mieszkańców sioła co do jednego, gdyby nie to, że w Velen pojawił się wówczas słynny wiedźmin Geralt z Rivii i akurat potrzebował grosza. Licho ze studni. Suknię ma brudną, w strzępach. Skóra płatami schodzi z kości, a wyje jak na mękach. Odolan z Białego Sadu. Mieszkańcom Białego Sadu nie brakowało powodów do nieszczęść. Nie dość, że wojska stratowały obsiane zbożem pola, a gryf porywał trzodę, to jeszcze jedyną w okolicy studnię nawiedzała południca, zwana przez wieśniaków Lichem. Wiedźmin czuł, że coś szczególnego wiąże ją z tym miejscem i żeby odesłać ją ze światy, będzie wpierw musiał poznać jej tajemnicę. Potem, wiadomo, trzeba szykować się do walki, a południca to wymagający przeciwnik. Dezorientuje przeciwnika, oślepiając go, tworząc swe lustrzane odbicia. Powoli wysysa z niego życie, a sama pozostaje nieuchwytna. A żeby ją pokonać, wiedźmin musiał polegać nie tylko na srebrnym mieczu, ale i znaku Erden, za pomocą którego mógł złapać upiora w pułapkę i zmusić do przybrania materialnej formy. Wiedźmini nie odczuwają zwykle emocji względem zabijanych przez siebie potworów, szczególnie okrutne bestie darzą czasem nienawiścią, obrzydliwe pogardą. Bardzo rzadko zdarza się też, że im współczują. Tak właśnie było z południcą z Białego Sadu. Geralt długo nie mógł przestać myśleć o młodej dziewczynie, którą straszna śmierć i silne uczucia przeobraziły w upiorne monstrum. Morowa dziewica. Porzy majaczyli coś o pokrytej parchami i liszajami kobiecie, wokół której biegały oszalałe szczury. Uspokoili się po podaniu wyciągu z lulka i maku. Zapiski Joachima von Gratze, szpital Wilmaryusza w Nowigradzie. Wedle niektórych podań, w miejscach objętych epidemiami widuje się czasem ducha przypominającego z wyglądu ciężko chorą, rozpadającą się na kawałki kobietę, której towarzyszy orszak szczurów.
Nie wiadomo, czy przynoszą one zarazę ze sobą, czy też tylko ciągną ku niej niczym ćmy do światła. Wiadomo za to doskonale, że lubują się w zadawaniu bólu i cierpienia, w ludzkich jękach i krzykach. Istnienie murowej dziewicy jest przez wielu podawane w wątpliwość, jako że w całej historii tej części kontynentu na przestrzeni 5 wieków zanotowano dotąd jedynie 2 przypadki pojawienia się tych istot, obydwa powiązane z trwającymi wówczas epidemiami. Trudno orzec, czy te zjawy były ich przyczyną, zostały przez nie w pewien sposób przyciągnięte, czy też narodziły się w ich wyniku. Jak wskazuje nazwa, duchy te mają zawsze żeńską postać, choć nie wiadomo, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Spekuluje się, że podobnie jak w przypadku innych widm, do ich powstania przyczynia się potężny ładunek emocjonalny, powiązany dodatkowo z określonymi okolicznościami śmierci danej osoby, w tym przypadku z poprzedzającą ją długotrwałą bądź niezwykle bolesną chorobą. Niewiele wiadomo o sposobie walki z morową dziewicą, jednak można przyjąć, iż posiada ona wiele cech charakterystycznych dla innych zjaw i upiorów. Niebezpieczeństwo, jakie sobą prezentuje, jest prawdopodobnie znaczne, choć wiedźmiński immunitet powinien przynajmniej uchronić przed zarażeniem się przenoszoną przezeń chorobą. Pokutnik. Wpadam do środka, zasuwam skobel i słyszę, jakby kto szeptał moje imię. Mikiel, Mikiel. Mikiel, latarnik z Eldbergu. Okazało się, że upiorem nawiedzającym wyspę Eldberg i okoliczną latarnię jest pokutnik. Miejsca, które nawiedza ten potwór, spowijają natychmiast mgły i ciemności, a ci, którzy w nich błądzą, zwykle nie wracają już między żywych. A żeby go pokonać, trzeba bowiem być ciągle w ruchu, by uniknąć zdradzieckich ciosów to niknącego, to znów pojawiającego się potwora i atakować z błyskawiczną prędkością. Nade wszystko zaś należy odkryć, co trzyma upiora w nawiedzonym miejscu i czym prędzej przerwać tę więź. Z pomocą latarnika Geralt rozproszył spowijający wyspę mrok. A następnie odesłał pokutnika w zaświaty. Dzięki temu statki znów mogły bezpiecznie zawijać do przystani Arinbjorn, a mieszek Wiedźmina nieco się wypełnił. Południca. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, chłopi nie przerywają pracy w środku dnia, żeby się schronić przed upałem, tylko przed południcami. Vlad Reymond, chłopi i ich obyczaje. W wyjątkowo upalne dni na polach pojawiają się czasem zjawy przypominające wysuszone słońcem kobiety, ubrane w długie, białe szaty. To południce. Duchy młodych kobiet i dziewcząt, które zmarły gwałtowną śmiercią, tuż przed lub tuż po swym ślubie. Oszalałe z bólu i nienawiści, krążą wśród łanów zboża, szukając swych dawnych, niewiernych kochanków czy miłosnych rywalek, ale zabijają każdego, kto nie usunie się na czas z ich drogi. Przed odejściem ze światy powstrzymuje je często zwykle jakiś przedmiot o szczególnym emocjonalnym znaczeniu. Dlatego znalazłszy w szczerym polu zaręczynowy pierścionek czy porwany welon, lepiej go nie podnosić, tylko czym prędzej się oddalić. Południce nawiedzają wyłącznie obszary wiejskie, przeważnie w okolicy miejsca swojej śmierci. Ofiarami południc padają najczęściej pracujący w polu wieśniacy lub bawiące się dzieci. Południce nie krwawią i są w dużej mierze odporne na efekty wiedźmińskich znaków. Potrafią tworzyć obraz własnej postaci, która krążąc wokół ofiary, czymś, co można uznać za dość upiorną parodię tańca, wysysają z niej siły życiowe, dodatkowo wzmacniając samą południcę. Upiór ten potrafi także w bardzo ograniczonym stopniu oddziaływać na świat materialny, wzbijając tumany kurzu,
które na krótki czas są w stanie zdezorientować i oślepić przeciwnika. Południca potrafi przybrać niematerialną formę i wówczas bardzo trudno ją zranić. Aby nadać jej cielesną postać, należy złapać południcę w pułapkę znaku Irden albo rzucić w nią petardą księżycowy pył. Gdy upiór stanie się cielesny, można go zabić, zadając szybkie ciosy srebrnym mieczem, najlepiej pokrytym olejem przeciw upiorom. Wbrew obiegowej opinii, na południce można się natknąć również w nocy, ale są wówczas dużo słabsze niż w dzień. Północnica. Od północnicy bije taki bezbrzeżny smutek, przygnębienie, złość. Boję się ich, jak każdy, ale przede wszystkim jest mi ich żal. Alin, Atspar, Elfia, Trubadurka. W porównaniu z innymi żerującymi w nocy potworami, katakanami, nosferatami czy wilkołakami, północnica, czy też jej rzadsza odmiana, mrocznica, może wydać się niegroźna. Ile szkody zdoła w końcu wyrządzić blada, zasuszona kobieta zaplątana w podarte suknie? Otóż dużo. Zamiast przekonać się o tym na własnej skórze, lepiej na wszelki wypadek unikać nocnych wypadów na łąki i pola. Podobnie jak południce, północnice nawiedzają bowiem wyłącznie tereny wiejskie. Ich ofiarami padają najczęściej spóźnieni podróżni. Ale jeśli wierzyć powtarzanym nerwowym szeptem plotkom, zdarza im się też zakradać do chat i mordować pogrążonych we śnie chłopów. W czasie walki północnica pozostaje przez większość czasu niematerialna, a co za tym idzie, niewrażliwa na ciosy, przybierając bardziej namacalną postać jedynie chwilowo, najczęściej tuż przed atakiem. Kiedy jest osłabiona, tworzy kilka projekcji swej postaci, które choć nie mają możliwości bezpośredniego ataku, są swego rodzaju przekaźnikami, za pomocą których wysysa życiową energię ze swych ofiar. Na szczęście projekcje owe mogą zostać łatwo zniszczone, co uniemożliwia jej odzyskanie utraconych sił. Północnica może stać się niematerialna, i wówczas bardzo trudno ją zranić. Aby zmusić ją do przybrania cielesnej postaci, należy schwytać północnicę w pułapkę znaku Irden lub rzucić w nią petardą księżycowy pył. Na północnicę, wbrew bajaniom starych niań, można się natknąć również w dzień, ale w świetle słońca są dużo słabsze niż po zmroku. Upiór. Załatw przed śmiercią wszystkie swoje sprawy. Pożegnaj się z rodziną. Spisz testament. Przeproś tych, którym zawiniłeś, bo inaczej tu zostaniesz. Paula Vicars, Nahor. Rada udzielona umierającemu. Duchowni i naukowcy bezustannie kłócą się o to, czy dusze faktycznie wędrują po śmierci w zaświaty, gdzie czeka je wieczna radość albo cierpienie. Obie grupy są jednak zgodne co do tego, co dzieje się z duchami, które zostają z jakiegoś powodu w naszym świecie. Zmieniają się w upiory. Sądząc po ich zawodzeniu, nie jest to los godny pozazdroszczenia. Upiory można spotkać zwykle nocami, w okolicach cmentarza, katakumb bądź innych nekropolii, albo w miejscach, z którymi związane były za życia. Opuszczonych domach, rozpadających się kasztelach czy przy położonych na odludziu mostach. Upiory bezustannie cierpią, odczuwają nieopisywalny wręcz ból, przepełnione złością i poczuciem niesprawiedliwości, jednocześnie zazdroszczą żywym i darzą ich bezbrzeżną nienawiścią. Podobnie jak inne zjawy, są niematerialne, a więc niewrażliwe na ogień, trucizny, czy broń wywołującą obfite krwawienie. Upiór może stać się niematerialny i wówczas bardzo trudno go zranić. Do przybrania namacalnej postaci zmusi go znak Irden lub petarda księżycowy pył. Z upiorem w każdej postaci walczy się za pomocą srebrnego miecza, najlepiej pokrytego olejem przeciw upiorom. Należy też pamiętać, że upiory
są szczególnie groźne w bezksiężycowe noce. Upiór z obrazów. Bardzo często upiór związany jest z przedmiotami ulubionymi za życia lub po prostu z miejscem śmierci. W obu przypadkach w grę wchodzi ten sam czynnik. Silna więź emocjonalna, z której upiór czerpie siłę. Inigo Swan, ponad światem naturalnym. Wędrując przez posiadłość Von Ewreków, wiedźmin zetknął się z nawiedzającą dwór upiorzycą. Niespokojna dusza potrafiła kontrolować znajdujące się w domu sprzęty, a w szczególności obrazy. Przemieszczał się swobodnie między zawieszonymi na ścianach płótnami, wchodząc w jedno i wychodząc innym. Z początku próbowała wystraszyć i zniechęcić Geralta, a potem otwarcie zaatakował go. Walka z upiorzycą była bardzo ciężka, jako że przepełnione gniewem stworzenie agresywnie nacierało na wiedźmina. Geralt zmuszony był błyskawicznie parować ciosy, bez chwili wytchnienia i możliwości odpowiedzenia na atak. Co więcej, upiorzyca tworzyła więź z otaczającymi ją obrazami i dopóki wiedźmin nie przerwał połączenia, odnawiała utracone siły. Kluczem do zwycięstwa w walce z upiorem z obrazu było bezustanne parowanie ciosów i sporadyczne ataki. Zmasowany atak zawsze spotykał się z zabójczym kontratakiem ducha. Wampiry. Alp. Wyglądało to jak Bruksa, choć Bruksu nie było. Fragment rozmowy sołtysa wsi Sokołowo z wiedźminem. Alp to wampir, z wyglądu przypominający Bruksę. Przez niektórych zwany jest zmorą, a nazwa ta dobrze doń pasuje, albowiem jak zmora nawiedza ludzi. Występuje pod postacią kobiety, ale potrafi przybierać też kształty zwierząt. Alpy grasują zwykle w pobliżu wsi. Atakują nocą. Wielką aktywność wykazują w czasie pełni księżyca. Zdarza się, iż człek kładzie się spać, a rankiem znajdują go białego jak śnieg, bez kropli krwi w żyłach. Ślina alpa ma działanie usypiające i ściąga na śpiącego koszmary. Bruksa. Jeśli już musisz wędrować przez las, wystrzegaj się miejsc, w których słychać trele wielu rodzajów ptaków. Znaczą one, że wkraczasz na terytorium Bruksy i wkrótce pożegnasz się z życiem. Anonimowa rada. Szczęśliwie dla wszystkich Bruksy są rzadkimi stworzeniami. Wiele z nich żyje z dala od ludnych miast. Są to bowiem potwory, które bardzo dbają o własne bezpieczeństwo i wybierają należe miejsca, których trudno je zaskoczyć. Te, które postanowiły żyć wśród ludzi, unikają ludnych miejsc i najczęściej wychodzą ze schronienia nocą. Od spóźnionych przechodniów różnią je subtelne szczegóły. Związek z ptakami, niesamowity głos, zwracający uwagę, sposób poruszania się. Bruksy cechuje nadludzka siła i szybkość, ale największą przewagę daje im umiejętność stawania się niewidzialnymi. Bruksa z Korwobianką. Bruksa, którą Geralt spotkał w piwnicy Korwobianko i którą zabił w samoobronie, różniła się od innych stworzeń swojego rodzaju. Przede wszystkim była bardziej inteligentna i artykułowanie słów w języku ludzi sprawiało jej mniejszy problem. Co więcej, Bruksa ta związana była z bestią tajemniczym mordercą, który grasował w Baklar. Walcząc z nią, wiedźmin stanął przed nie lada wyzwaniem. Jak inne Bruksy, tak i ta. Była nadludzko silna i szybka. Potrafiła stać się niewidzialna, atakowała za pomocą fali dźwięku i, jak na wampirzycę przystało, potrafiła wysysać krew. Jak zwykle w przypadku tego typu wampirów, skuteczną bronią przeciw Bruksie z Korwobianką był eliksir Czarna Krew, petarda księżycowy pył oraz srebrny miecz. Detlaf van der Heretheim. Strach było patrzeć, jak miły ten osobnik zmienił się nagle w poczwarę, a jego pazury darły ludzi na strzępy z precyzją rzeźnickiego mistrza. Fragment przesłuchania naocznego świadka zdarzenia.
Detlaf to jeden z wampirów wyższych i doprawdy na świecie trudno znaleźć straszniejsze stworzenie. Czasem bywa, że wampiry takie żyją pośród ludzi i nikt się nawet nie domyśla, co im się pod gładką skórą kryje. Bywa, że zdobywają nawet uznanie wśród lokalnej społeczności. Biada jednak takiego wampira rozjuszyć. Detlaf w swoim dwunożnym wcieleniu potrafi użyć unikalnych ataków, których należy się wystrzegać. Ciosy szponami ostrymi jak brzytwy są zadawane z wielką siłą i precyzją. Doskonale posługuje się również bronią. Jako wampir wyższy potrafi przyjąć postać mgły, która opada na przeciwnika. W czasie tego typu walki wiedźmin musi wystrzegać się magicznych kałuż i ataków z powietrza. Zraniony wampir zwykle przyjmuje postać skrzydlatą, a jego skrzydła mogą bez trudu ogłuszyć wiedźmina. Trzeba pamiętać, że wampiry wyższe jako istoty nieśmiertelne nie obawiają się w walce o własne życie, co sprawia, że podejmują każde ryzyko. Mają też zdolność stawania się niewidzialnymi. Walka z niewidzialnym przeciwnikiem jest arcywyzwaniem dla wiedźmina. Wampiry wyższe posiadają też umiejętność regenerowania sił w czasie pojedynku. Ekima. Nie ma się czego bać. Ekima to tylko taki przerośnięty nietoperz. Ostatnie słowa strażnika miejskiego. Imię nieznane. Ekima, podobnie jak inne wampiry, nie jest wcale nieumarłym człowiekiem, lecz potworem postkoniunkcyjnym, który nic nie robi sobie z czosnku, wody święconej czy religijnych symboli. W przeciwieństwie do powszechnej wśród gminu opinii, nie przypomina z wyglądu przystojnego, bladego arystokraty o uroczym wschodnim akcencie, lecz podobnie jak Katkan czy Nosferat, przerośniętego nietoperza. Co więcej, nie wysysa krwi z niewieścich szyi delikatnym ugryzieniem przypominającym pocałunek, lecz rozszarpuje je na kawałki za pomocą długich, ostrych szponów, a następnie chłopce krew z ziemi. Ekima wyróżnia się nie tylko okrucieństwem, ale i niezwykłą szybkością. Potrafi zadać kilka błyskawicznie następujących po sobie ciosów, po których najlepsza nawet mahakamska zbroja zamieni się w strzępy. Najlepiej walczyć z nią srebrnym mieczem, mając na uwadze, że rany Ekimy będą z czasem się regenerować, chyba że do starcia dojdzie w samo południe, gdy Ekima jest najsłabsza. Nie należy zatem brać tego potwora na wyczekanie, ani, broń Boże, czekać aż się wykrwawi, tylko jak najszybciej zasiec a ciało, jeśli to tylko możliwe, spalić na popiół i rozsypać na cztery strony świata. Katakan. Melitele, wielka matko, uchroń nas od złego, od szponów Katakana i Nosferata. Fragment modlitwy. Katakan i jego gryźniejszy krewny, Nosferat, jest ucieleśnieniem ludzkich lęków. Kryje się w cieniu, żywi się krwią. Z wyglądu przypomina olbrzymiego nietoperza, tyle że z długimi krwiami i jeszcze dłuższymi szponami. A jakby tego jeszcze było mało, potrafi stać się niewidzialny. Sarasti. Odgruzowaliśmy jedną komorę, a tam spała bestia. Poprzewracaliśmy stemple, co by strop się zawalił, ale musi... Nie pogrzebaliśmy monstrum. Bytomir z Velen. Rabusie elfich ruin mogą albo szybko się wzbogacić, albo szybko zginąć. Zawalone świątynie i pałace Aen Sejdha skrywają bowiem nie tylko liczne skarby, ale i pogrążone w głębokim śnie potwory. Tak właśnie było w Stegnach, gdzie nieświadomi zagrożenia chłopi zbudzili niezwykle groźną Ekimę. Wiedźmin wiedział, że starcie z tym potworem nie będzie proste, że wampir szybko się regeneruje, że jego ciosy wywołują silne krwawienie. Że potrafi rozpłynąć się w powietrzu. Miał jednak szansę na wygraną. Wystarczyło użyć Irden, Huen, zadawać silne ciosy i nie dać się zabić.
Nie wystawiono zlecenia. Ekima zdążyła zamordować kilku chłopów ze Stegian i patrol ciężko zbrojnych Nilfgaardczyków. Lista ofiar byłaby zapewne dłuższa, gdyby nie to, że do wsi trafił Geralt z Rivi, zwany Białym Wilkiem. Wampir wyższy. Uchodzę, delikatnie mówiąc, za potwora, za krwiożercze monstrum. Emil Regis, wampir wyższy. Wampiry wyższe, z ich dalece prymitywniejszymi pobratymcami, takimi jak Ekimy, Alpy czy Katakany, łączy tylko łaknienie krwi. Tak naprawdę jest im znacznie bliżej do ludzi niż reszty krwiopijców. Przypominają nas nie tylko wyglądem, ale też inteligencją i zachowaniem. Nie występują przy tym bynajmniej na ludziu, nie skrywają się w cieniu. Wręcz przeciwnie. Szczególnie upodobały sobie miasta, gdzie prowadzą normalne z pozoru życia. Nawet wiedźmini nie są w stanie ich rozpoznać, jako że ich medaliony w najmniejszym nawet stopniu nie reagują na bliskość wampira wyższego. Jednak te wszystkie podobieństwa nie powinny przesłonić oczywistej różnicy. W odróżnieniu od ludzi, wampiry wyższe są właściwie nieśmiertelne. Tych, którzy stanęli przeciw nim w boju i przeżyli, można policzyć na palcach jednej ręki. Całe szczęście, wampiry wyższe są niezwykle rzadkie i nie wszystkie są nam wrogie. Choć są łasy na krew, nie potrzebują jej wcale do przeżycia. Część osobników całkowicie wyrzekła się żerowania na ludziach i żyje nikomu nie szkodząc. Inne jednak oddają się swym żądzom bez opamiętania. Wiedźmin, który odważy się stanąć naprzeciw wampirowi wyższemu, musi być świadom, że jest to potwór o ogromnej sile, potrafiący manipulować ludźmi, jak i zwierzętami. Potrafi stać się niewidzialny, czy przybrać kształt gigantycznego nietoperza, a nadto niezwykle trudno jest go ostatecznie zabić. Innymi słowy, nawet doświadczony zabójca potworów powinien zastanowić się dwa razy, czy przyjąć wystawione na tego potwora zlecenie, choćby w zamian obiecywano pół królestwa i rękę księżniczki.